Witajcie w analizie drabinki turnieju ATP 1000 w Miami. Oczywiście drugi tej rangi w tym sezonie. To jest też ta druga część tego e, Sunshine Double tak zwanego, czyli, czyli dwóch turniejów w marcu rozgrywanych w Stanach. Najpierw w Kalifornii Indian Wells, teraz na Florydzie Miami. Troszeczkę przyjemniejsza dla nas strefa czasowa pod względem oglądania. Akurat pod względem tego streama troszeczkę nam to popsuło, więc przepraszam, że tutaj mamy robimy to w takiej formie, że po prostu będziecie oglądali premierę o 20 we wtorek bodajże. E, natomiast e, wydawało nam się, że Zrobienie tego w środę o 14, na przykład, czyli dwie godziny przed startem gier, no to już tak nie za bardzo wchodziło w grę. E, jeśli zaś chodzi o cokolwiek innego, jakiekolwiek inne informacje, e, mówimy tutaj oczywiście już o zupełnie innym profilu kortów niż w Indian Wells. Generalnie raczej dużo szybciej, ale na pewno też nie ma tego całego elementu pustynnego powietrza, nie ma też e, tego piasku wmieszanego na wierzchni, który sprawia, że tak ta piłka mocno staje w miejscu i wysoko się odbija w e, Indian Wells. Tutaj raczej mamy takie powiedzmy typ, bardziej typowe warunki na kortach twardych i wyniki na przestrzeni lat, szczególnie właśnie po zmianie, ponieważ tutaj w 2019 roku ten turniej oczywiście przeszedł z jednej lokacji w Miami do, do drugiej, szczególnie od tamtego czasu raczej te wyniki są takie dosyć mocno powiedzmy no, no zrozumiałe jakby jeśli chodzi o korty twarde. Tu nie ma tak jak w Indian Wells, że czasami jakiś zawodnik mączkowy sobie tam wyskoczy i zrobi jakiś wielki wynik z reguły. Chociaż no też mieliśmy wiadomo Kaspera Ruda w finale i takie różne sprawy. E, ale to do tego sobie oczywiście przejdziemy. No jeśli chodzi o kwalifikantów, no to nie będziemy ich mieli jeszcze w drabince. W momencie, w którym to oglądacie też nie będzie ich jeszcze w drabince. Już będziecie znali, bo ja to jeszcze nagrywam zanim się zaczął ostatni dzień kwalifikacji, ale wy już będziecie znali kilku kwalifikantów więc jeśli będę w trakcie tutaj powiedzmy hipotetyzował, że no tu, jeśli by wpadł taki zawodnik, no to... To e, tam może być problem, a ten zawodnik na przykład odpadnie. No, to wynika to oczywiście z tego, ale jako, że to i tak jest zgadywanie, no to wiadomo, tylko tam powiedzmy raz czy dwa wspomnę jakoś dłużej o tym, e, o tych kwalifikantach potencjalnych. No, bo tak jak mówię, jeszcze finałowej rundy nie mamy, więc tak naprawdę mamy 20 meczów w pierwszej rundzie głównej drabinki do mówienia. E, czekałem też tutaj, właśnie, żebyśmy też poznali kursy na te spotkania, bo to też pewnie w jakiś tam sposób wpłynie na naszą analizę. A 12 meczów po prostu no nie będziemy mieli jeszcze do e, Powiedzmy omówienia, czy też trochę inaczej, tam powiedzmy 11, bo mamy mecz pomiędzy kwalifikantami na przykład, no ale to już tam nieistotne, Jeden w tą, jedną w tą. No i jak to w takich 96 zawodniczych, jeśli można tak powiedzieć, trabinkach, na pewno mamy też do czynienia z tą sytuacją, że zawodnicy rozstawieni po prostu zaczynają od drugiej rundy, w, dru w drugiej rundzie grają z kimś nierozstawionym, więc pod tym względem też dużo będziemy sobie teoretyzowali, tak, i zastanawiali się, co jeśli ten, co jeśli ten. No i myślę, że chyba tyle, jeśli o to chodzi, prawda? Będę w miarę starał się wspominać, jak tam poszło oczywiście w Indian Wells, czy, w, czy też w Miami w poprzednich latach danym zawodnikom, jeśli będzie to bardzo istotne. Natomiast tak czy siak chyba bez względnego już gadania, może bez zbędnego gadania, możemy już po prostu przystąpić. Na ekran dałem tutaj na razie nam pierwszą ćwiartkę, która też z naszej polskiej perspektywy jest pewnie najbardziej interesująca. Ale oczywiście my jak zawsze zaczniemy sobie od góry. Carlos Alcaraz rozstawiony z numerem 1, oczywiście zwycięzca turnieju w Indian Wells. Myślę, że wszyscy mogli być dosyć mocno zachwyceni tym, co zaprezentował hisz tam Hiszpan. Myślę, że to też dużo jakby zdejmuje z niego presji na tym Miami, bo no co, przegra tutaj jakoś wcześniej. I chyba nikt nie będzie jakoś za bardzo roz, rozpaczony, prawda? No bo e, jakby jeśli wygrałeś Indian Wells, no to troszeczkę dajesz sobie właśnie w tym Miami już powiedzmy luzik większy i możesz sobie pozwolić na jakąś wczesną porażkę, bo po prostu nie będzie ona dla ciebie aż takim ciosem. Aczkolwiek akurat rok temu Carlos po wygraniu Indian Wells był jeszcze w półfinale w Miami, gdzie przegrał z Janikiem Sinerem. W 2022 roku ten turniej wygrał. Niewątpliwie pozostaje jednym z naj, e, największych faworytów tej imprezy, nawet jeśli nie jest to może jego jakiś ulubiony kort na świecie, ale też nie jest tak oczywiście, że jakoś bardzo mu on nie pasuje. E, no i, e, i oczywiście no, też zobaczymy, jak ta forma z Indian Wess przeniesie się na kolejne miesiące, ale szczególnie na Mączce. myślę, że po takim występie w Kalifornii można naprawdę dużo od Alcaraza oczekiwać, a swoimi występami z wielkimi rywalami, gdzie no, z Miedwiediewem i z Sinnerem naprawdę był w stanie e, dokonać w trakcie meczu sporo taktycznych zmian, co nie zawsze jest dla niego proste, co nie zawsze mu wychodziło w, przyszło, w przeszłości, ale wiadomo, trochę więcej miejsca na takim korcie, który mu pasuje i już pokazał, że to jest wciąż możliwe. Jest to na pewno duży powrót do wielkiej dyspozycji, a w Miami, tak jak mówię, pewnie nie za dużo presji na nim ciąży, no bo, bo jeśli już wygrał to Indian Wells, to w sumie co za różnica, nie? Tak troszeczkę przynajmniej. No i w pierwszej rundzie będzie miał albo Aleksandra Wukicia, przepraszam, w drugiej rundzie, czyli w swoim pierwszym meczu będzie miał albo Aleksandra Wukicia, albo Roberto carbaesa Baena, Co jest ciekawe, ponieważ Wukic grał z Dziokowiciem w poprzednim tygodniu w Indian Wells, tak czyli Wukic może drugi raz z rzędu zagrać z zawodnikiem restauracyjnym z numerem 1, Wpadł po prostu w to samo miejsce w drabince. No i jeśli chodzi o Wukicia z Carbaesem-Baeną, to muszę powiedzieć, że tutaj kurcy są niesamowicie przechylone na Australijczyka. Eee, około 1,25 czy coś w tym stylu. Osobiście jakby tak, ja. Rozumiem to w pewnym sensie, no bo Karba jest w Phoenix teraz w minionym tygodniu kreczował po wygraniu tylko jednego gema z 11 z Konstantem Lestienem czy akurat aż taki rozstrzał jest sensowny, to nie wiem, ale wydaje się, że ta bliska porażka z Jokowiciem w Indian Wells trochę Wukicia rzeczywiście obudziła. E, Phoenix, w tym Challengerze 175, który właśnie mieliśmy, też często będzie tutaj wspominany, no bo wielu zawodników, e, których mamy w drabince, po prostu tam zagrało e, pomiędzy swoją porażką w Indian Wells a Miami. Wókić naprawdę tak, no powiedzmy, wyglądał na mocno odrodzonego. Czy to było czyste zwycięstwo z Halysem, czy może tylko jeden game stracony z koprivą, nawet ta porażka z Berettini w półfinale. Także, yy, no rozumiem, dlaczego jest takim dużym faworytem, Wókić, albo może powiedzmy, rozumiem, dlaczego jest faworytem, ale nawet przy problemach zdrowotnych Kerbaesabajny i tak trochę dziwnie to wygląda, prawda? Wókić na początku roku tam praktycznie miał problemy z wygraniem meczu. Yy, no ale zobaczymy. Rzeczywiście wygląda na to, że troszeczkę się przebudzi ale ja wciąż mam takie rezerwy, jeśli chodzi o zaufanie do niego, jeśli można tak powiedzieć a w meczu z Alcarazem, no chyba żadnemu z nich nie dawalibyśmy raczej większych szans, chociaż warto wspomnieć tak dla, dla, dla śmiechu troszeczkę bardziej, że Aleksandar Wukić zwycięstwo nad Carlosem Alcarazem w swojej karierze ma. Było to bodajże Roland Garros 2020, czyli to październikowe kwalifikacje tam Wukić i już wtedy to była spora niespodzianka, naprawdę zagrał bardzo ładnie w tamtym turnieju, czy też w prostejowie. wtedy miał taki świetny sezon na Mączce, nie wiadomo skąd, i był w stanie w prostejowie chyba też z Kamilem przegrał, wydaje mi się, w półfinale bądź ćwierćfinale. A jeśli chodzi o mecz z Alka razem no to go wygrał. Więc to taka, będzie to śmieszna historia, ale raczej no nie jest to dobre losowanie, wiadomo, ani dla Wukicia, ani dla Karpaja Sabany. E, mówię o drugiej rundzie, bo ta pierwsza no to jak najbardziej, no tutaj chętnie przygarną, bo... Bo Wukic pewnie na pewne, musi tutaj upatrywać pewnej szansy no, widząc to, że Karba jest Bajana w poprzednim tygodniu. Lajowicz Monfis e, widzieliśmy oczywiście sporo Gela Monfisa w Indian Wells, m.in. zwycięstwo z Hubertem Hurkaczem. Polak może nie czuł się tam najlepiej, jeśli chodzi po prostu o no, jakąś tam chorobę czy, czy żołądek, czy co to tam było. Natomiast w każdym razie Monfis i tak spisał się świetnie po średnim początku sezonu naprawdę pokazuje, że jeszcze ten gaz gdzieś tam jest, że fizyczność jeszcze totalnie z niego nie uleciała. Spokojnie mógł wygrać z Kasperem Rudem, tam naprawdę było na żyletki, aż do momentu, kiedy Norweg w tie breaku drugiego seta znalazł nagle forehand i znalazł nagle wiarę w to uderzenie, ale myślę, że w starciu z takim lajowiciem, który no w Miami na pewno nie będzie jakimś wielkim tutaj zawodnikiem, jeśli chodzi o, o warunki, myślę, że w starciu z takim lajowiciem Montfis jest dosyć dużym faworytem w przypadku w przypadku Lajowicza, on co prawda tutaj rok temu był w trzeciej rundzie i tam pokonał Mareja Kresiego i przegrał z Alcarazem dopiero, ale no tak na dłuższą metę chyba spodziewamy się tutaj trochę więcej ze strony Francuza, myślę, i jego e, ostatnia forma, e, myślę, że tutaj nam trochę sugeruje, że to on powinien być tutaj dużo lepszym kandydatem do wygrania tego spotkania niż e, Dusan Lajowicz. Jeśli chodzi o Zasią Miami, to Montfis grał w ćwierćfinale, ale to wiele, wiele lat temu jeszcze jeszcze właśnie przed zmianą e, lokalizacji turnieju w 2016 roku. E, natomiast e, jeden z nich zagra z Borną Cioriciem, e, który jest tutaj, załapał się na rozstawienie, jest rozstawiony z 32, z tego co pamiętam to w Indian Wells się nie załapał, więc tutaj jest też dla niego troszeczkę po prostu łatwiej, nie musi grać w, tym pierwszy, w tej pierwszej fazie turnieju, ale już Montfis na przykład kontra Chioric, pewnie na ten moment postawilibyśmy Mały plusik po stronie Francuza, jeśli chodzi o dyspozycję czysto. Cioric akurat jest jednym z zawodników, który też swój najlepszy wynik w Indian Wells ma, jakby tak podwójnie bo w 2018 w tej starej lokalizacji, przepraszam, w Indian Wells Miami w starej lokalizacji, w 2018 był w ćwierćfinale i również już po, w tym pierwszym roku po przenosinach 2019 tam również zagrał w ćwierćfinale, przegrywając o Żeremalia Simem w tej drugiej edycji. Ale wiemy, że ta forma borny w tym roku jest taka powiedzmy falująca, troszeczkę tam się obudził tym finałem Challengera w Belgii, potem zaraz finał w Montpellier, ale od tamtego czasu no, jest po prostu średni i myślę, że na ten moment gdyby teraz Monfi z Cieliciem mieli zagrać jutro to to Francuz byłby e, lekkim faworytem. Zobaczymy oczywiście jeszcze po jego meczu z Rajowiciem, ale tak bym to myślę oceniał. A na dłuższą metę patrząc, no to zobaczymy jakby co będzie działo się z Alcarazem po tym Indian Wells, ale rok temu po Indian Wells, tak jak mówiłem, był w stanie w Miami jeszcze bardzo daleko zajść czy akurat Borna Cioric jest jakimś bardzo trudnym rywalem, albo Gael Monfis? Na pewno sprawią, że będzie musiał grać dużo piłek, prawda? No to, to może być czasami problematyczne, ale też Monfils, jeśli chodzi po prostu o fizyczność, nie wiem, czy to jest w ogóle jakakolwiek szansa z Alkarazem na ten moment. A Ciorić wydaje się po prostu nie jest chyba w aż takiej wielkiej dyspozycji, chociaż wiemy, że Chorwat potrafi być bardzo niewygodnym rywalem. Dalej mamy Lorenzo Musettiego z 23, no myślę, że nie ma też co się oszukiwać, jeden z zawodników, na których chce się teraz wpaść, jeśli chodzi o, o ten turniej, jeśli chodzi o zawodników rozstawionych. Zobaczymy jak spisze się akurat tutaj w Miami, no nigdy wiadomo wielkich rezultatów tutaj nie osiągał. W 2021 roku trzecia runda, wygrane z Moe, i Ciliciem, czyli no chyba taka też średnia drabinka. Rok temu, w Indramas, przepraszam, akurat tak dosyć mocno oglądałem do niego mecz z Holgerem Rune w trzeciej rundzie, gdzie po prostu no, w pierwszym secie to nie było gry, praktycznie 50% serwisów Duńczyka było nieodbierane. Potem naprawdę udało się mu temu znaleźć sporo dobrego tenisa i takiego mądrzejszego wyczekiwania ataków Duńczyka, naprawdę takiej aktywnej gry w defensywie, a jednocześnie nie, powiedzmy, próbowania gry na siłę, gdzie w pierwszym secie, no to przez bardzo długi czas praktycznie żaden punkt nie kończył się pod jego dyktando. Czy uda mu się to akurat przenieść do Miami? Wątpię, ale może mu się to udać przenieść już po Miami, na przykład do sezonu na Mączce, który jak wiadomo będzie dla niego oczywiście bardzo kluczowy, tam broni bardzo dużej ilości punktów, no i praktycznie z sezonu na sezon oczywiście to jest ta najważniejsza część sezonu dla Lorenzo Musettiego. Natomiast ciężko może tu mu być już w tej drugiej rundzie, no bo mimo, że Roman Safiulin nie wygrał jeszcze spotkania od, e, w tym momencie nie wygrał jeszcze, a nie, przepraszam, wygrał ostatnio przecież z e, danym awansem, ale no w każdym razie męczy się powiedzmy troszeczkę od e, Australian Open, przegrał teraz też w Challengerze w Phoenix w trzech setach z Denisem Kudlą. To był, ten, to był ten pojedynek, który mi się właśnie mylił z Ewansem, ale w każdym razie no, od Australii ma na swoim koncie tylko jedno zwycięstwo, nawet można powiedzieć, że od Brisbane, a nie od Australian Open, czyli od pierwszego turnieju w sezonie ma tylko jedno zwycięstwo na koncie. Trochę pewnie to wynika z trudnych losowań, no bo mieliśmy na przykład Cordę w drugiej rundzie w Indian Wells, mieliśmy Runę w Rotterdamie, mieliśmy Tsitsipasa w Acapulco, ale to też są tacy rywale, których Safurin w poprzednim sezonie czy to pokonywał, czy też po prostu sprawiał im bardzo duże kłopoty, a ostatnio raczej tego nie oglądamy. Wciąż wydaje mi się, że te Korty w Miami mogą mu bardzo odpowiadać. Rok temu, no to jeszcze wiadomo, też nie był może aż tak bardzo na topie, jeśli chodzi o, o główny cykl, ale zakwalifikował się, przegrał z Barer w pierwszej rundzie. No i jeśli by miałby tutaj zagrać z Musetti w drugiej rundzie, no to myślę, że nawet może i mógłby być małym faworytem. Generalnie biorąc pod uwagę po prostu to, jak wrażliwy na niespodzianki potrafi być Musetti na takich kortach i w takim powiedzmy środowisku. A jeśli chodzi o kwalifikanta, który może zagrać z Safiulinem, no to może właśnie już teraz sobie tak na przyszłość po prostu powiemy, jakich tutaj mamy ewentualnie zawodników. Nie będę czytał może wszystkich 24 nazwisk, ale powiem, że są na przykład takie losowania jak w finałowej rundzie kwalifikacji, jak Jakub Męsik kontra Lukas Klein, czy Aleksandar Kowacewicz kontra Zizu Bergs. Tu chyba no, wszyscy czterej zawodnicy mogą być bardzo groźni. Jest na przykład Tiago Seibovbild, który spisał się świetnie w Indian Wells. Może nie aż tak bardzo odpowiadający mu kort tym razem, ale kto wie. Jeśli przejdzie, Greniera też nie musi być wcale tutaj powiedzmy łatwy do zwalczenia. Yy, bardzo regularnie sobie wspominamy w trakcie tych wszystkich transmisji o Dawidzie Gofeu, który no też. Yy, no może, może w dalszym ciągu nas zawodzi, jak już dociera do jakiegoś powiedzmy pierwszego poważnego rywala, ale jest szansa, że gdzieś tam w pewnym momencie odpali do tej pierwszej setki, zdaje się wraca. Jest na przykład Valentin Vashro, który na ten moment ma bilans 20 i, i zwycięstw jedna porażka w tym sezonie. Dzisiaj zagra z Andreą Wawasoli. Wydaje mi się, że ma poważną szansę, żeby się zakwalifikować i gdyby tutaj wpadł na przykład nawet i on, to nie wiem, czy Safiulin z nim musi wygrać. Bradon Nakashima wczoraj miał bardzo słaby występ, ale też jak się zakwalifikuje, kto wie, może będzie groźny. JJ Wolf musi być, grać w kwalifikacjach i też jakby no, jest jak najbardziej opcja myślę dla niego, żeby tutaj być bardzo niebezpiecznym rywalem, czy to dla Safiulina czy gdziekolwiek indziej. Także jest tu naprawdę sporo, sporo nazwisk, które mogą mocno powalczyć. Będziemy sobie powiedzmy tak jeśli trafimy tutaj właśnie na kwalifikanta w tej drabince, będziemy sobie tak mówić, no czy z większością kwalifikantów na przykład ktoś powinien sobie poradzić. Safurin pewnie z wieloma sobie poradzi, ale na pewno jest kilka nazwisk. Czy to właśnie jak tak jak przeze mnie wspomniane te mecze męsik Klein czy kowacewicz Bergs, czy też kilka takich pojedynczych nazwisk, z którymi mógłby mieć bardzo duże kłopoty, być może nawet nie być faworytem, jeśli to będzie taki ktoś jak na przykład Jakub Męsik, tak? To chyba, chyba największe nazwisko z kwalifikacji w ogóle potencjalne, to Jakub Męsik, tak myślę, jeśli uda się Czechowi pokonać Kleina dzisiaj. Także no nie musi to być z mecz Safurin musetti mimo że kwalifikant, mimo że teoretycznie zawodnik słabszy, na pewno nie musimy zobaczyć tego meczu Safirin Musetti, ale myślę, że tak na dłuższą metę trzeba powiedzieć, że to nie jest jakieś bardzo przyjemne losowanie dla Lorenzo Musettiego i czy to Safiulin, czy to kwalifikant, który przejdzie Safiulina, będzie miał spore szanse na wygranie z Włochem. I tu mamy jeszcze hiszpański pojedynek Martin Landaluse, Jaume Munar. Warto powiedzieć na ten od razu przy okazji, że w Miami często mamy do czynienia z takimi powiedzmy kreatywniejszymi wykorzystaniami dzikich kart. E, tylko czy to tak naprawdę takie kreatywne? No. Chodzi głównie o to, że po prostu ten turniej jest organizowany przez agencję IMG i głównie dzikie karty dostają zawodnicy należący właśnie do tej agencji. E, często to też właśnie wlicza w siebie zawodników nie ze Stanów. Czy to jest fair, czy nie, to już jest jakby dyskusja na inny dzień. Myślę, że jest paru zawodników, którzy mogą się czuć pokrzywdzeni, jak na przykład JJ Wolf wspomniany, jak na przykład Kowacewicz, czy Patrick Kipson, który przecież tak świetnie ostatnio grał, a teraz też musiał grać kwalifikacje, nawet przegrał z Kowaczewiczem w pierwszej rundzie. No ale pomijając to wszystko, myślę, że dzika karta dla Martina Landalusa to i tak jest jakby coś, co warto robić. Nie wiem, czy akurat w tym turnieju, no to mówię, to już jest opinia, powiedzmy, personalna. Ale na pewno ta 18-letni talent z Hiszpanii rozwija się świetnie. Wygrał US Open 2022 od początku swojej kariery, nawet właśnie gdzieś tam za dzieciaka widać było, że jeśli chodzi o, powiedzmy, czyste trafianie w piłkę i po prostu jakość uderzeń jest bardzo wysoko. Miał duże problemy przez lata z poruszaniem się. Teraz troszeczkę już do tego dociera. Nie wiem, jak będzie na przykład z odpornością fizyczną. Ostatnio zaliczył już półfinał Challengera. Na Teneryfie był bardzo blisko wygrania z Mikaiłem Kukuszkinem. Później w finale miałby Gigante, który tam skreczował po paru gemach, więc kto wie, może już by załapał tytuł. Myślę, że gdzieś tam na przestrzeni kolejności kolejnych lat o tytuły Challengerów powinien się bić. Nie wiem, czy już w tym sezonie, może w następnym, ale, ale no, na pewno ten progres idzie bardzo w górę. Też w dużej mierze jest ten progres przyspieszony na pewno dzikimi kartami, bo on od zawsze dostawał wiele w, w, szans w hiszpańskich turniejach. No i myślę, że słusznie, no bo to taka chyba ich największa nadzieja po, po Carlosie Alcarazie. Zobaczymy natomiast, jak sobie się spisze tutaj z Jaume Munarem. Kursy są dosyć wyrównane i ja myślę, że ja bym na to nie narzekał. Moim zdaniem to są ma to, ma to po prostu sens jak najbardziej, ponieważ Nolanda Luse rzeczywiście robi duży postęp. A Jaume Munar w tym sezonie na kortach twardych, jak i chyba można powiedzieć, że w zasadzie nigdy no, wiadomo, nic wielkiego nie zaprezentował. Na razie 2-5 Munar w tym sezonie na kortach twardych w Indian Wells przegrał z Aleksem Mikkelsenem bardzo łatwo. A teoretycznie Indian Wells to jest ten kort, gdzie no, tam może, może mógłby mieć jakieś szanse na powalczenie. Nie jest to oczywiście też tak, że jest po prostu tutaj dla każdego. No, nie podłoży się, wiadomo, na pewno zmusi landalusę do ciężkiej pracy nie wiadomo, właśnie może bardziej tego, jak młody Hiszpan da radę w momencie grania z kimś takim fizycznym na tym poziomie, bo momentami są z tym problemy, ale niedawno wygrał swoją pierwszą piątkę prawie pokonał na Kashimę, na Teneryfie też w styczniu. E, także myślę, że ten, e, ten, ten 18 latek na pewno idzie bardzo, bardzo w górę, szczególnie w ostatnich kilku miesiącach i jestem też na pewno zaciekawiony tym, jak się spisze właśnie z Jaume unarem. tutaj nie jest to mecz nie do wygrania. Natomiast gdyby już miał wpaść na Bena Sheltona, no to to mogą być już za wysokie progi, rozmawialiśmy sobie ostatnio bodajże na tym streamie z dotyczącym Indian Wells, że jeśli chodzi o Sheltona, to e, trochę tak dostajemy na razie te, to, czego się spodziewaliśmy w tym sezonie od niego, czyli większa regularność, ale niekoniecznie może już te same na razie, przynajmniej. Nie, niekoniecznie te same takie zachwyty, niekoniecznie te same góry jak w poprzednim sezonie, ale no, to też na pewno jest do pewnego stopnia imponujące, jak często Ben Shelton wygrywa dwa mecze w każdym turnieju, prawda? Bo po Brisbane, po porażce z Romanem Safilinem na start ostatnie pięć turniejów wygrał co najmniej dwa mecze w każdym z nich to jest coś dla Bena Sheltona zupełnie nowego, bo przecież Ben w poprzednim sezonie miał bardzo długie właśnie serie, kiedy to kompletnie nie był w stanie tego zrobić. Po pierwsze, bardzo często przegrywał w pierwszych rundach, a już dwa, dwa, dwa zwycięstwa, to była fikcja w zasadzie od, od Australii do US Open, chyba zrobił to raz, prawda, czy coś w tym stylu, w Challengerze w Cagliari, jeśli dobrze pamiętam, no może gdzieś tam zgubiłem jakiś jeden turniej po drodze, ale chyba nawet nie. Więc no, pod tym względem na pewno jest to duży progres dla, dla Bena, i myślę, że tutaj w Miami też powinien być mocny. Indian Wells na pewno na swój występ nie będzie narzekał, przez seta był w stanie walczyć z, z Sinerem jak równy z równym, tylko przez seta, no ale to jednak mówimy o Janiku Sinerze a w kontekście tego pojedynku w kontekście tego meczu tutaj w Miami z Landaluse czy z Munarem, no byłby dużym faworytem i nie ma też co się oszukiwać że byłby też dużym faworytem z Musettim być może jakimś zagrożeniem, dla, jakimś zagrożeniem byłby dla niego czy to Safiulin, czy to właśnie ten kwalifikant nadchodzący ewentualnie z tamtej części trapinki, to jest chyba troszeczkę większe zagrożenie nawet niż ci zawodnicy, których już tutaj mamy. Skończyliśmy sobie tutaj właśnie tę pierwszą szesnastkę jeśli chodzi o takie powiedzmy całe podsumowanie jej bardzo chcielibyśmy zobaczyć mecz Kara z Shelton w czwartej rundzie, prawda? To myślę byłaby, byłoby bardzo duże wydarzenie dwóch zawodników, którzy potrafią em, po prostu grać, no powiedzmy elektrycznie i, i e, porywać publiczność. Myślę, że to e, byłoby dosyć naprawdę spora rzecz, szczególnie na, na amerykańskiej ziemi, gdzie tam na pewno publiczność byłaby mocno zaangażowana w e, taką rywalizację. Mam nadzieję, że taki mecz dostaniemy i szczerze, gdybyśmy go rzeczywiście złapali w Miami w czwartej rundzie na tych kortach, biorąc pod uwagę Alcaraza po Indian Wells, Ben miałby pewnie jakieś dosyć przyzwoite szanse na zwycięstwo. I teraz porozmawiamy sobie o tej szesnastce z udziałem Huberta Hurkacza, gdzie Grigor Dimitrov, rozstawiony z numerem 11 zagra z Alejandro Tabilo, bądź z kwalifikantem. Wiele już napisano, wiele już powiedziano i my też na tych streamach od, w kółko już klepiemy, że Grigor Dimitrow ostatnio po prostu nie przegrywa w pierwszych rundach, nie ma szans. Bodajże na, od 2023 roku dwa razy zdarzyło mu się przegrać w pierwszym meczu i raz był to krecz, a raz był to Aleksander Zwierew, gdzie po prostu no, losowanie dostał zabójcze. A jeśli chodzi teraz Dimitrova, znowu chyba spodziewamy się od niego dobrego rezultatu, bo jeśli popatrzymy sobie tutaj na tę drabinkę, Dimitrow, Tabilo, kwalifikant, Ruswori, Hanfman, Manarino, nie do końca wiem, kto ma go pokonać. Wydawało się może w poprzednim tygodniu, że właśnie na przykład Manarino ewentualnie mógłby być jakimś tam zagrożeniem dla Dimitrova, no i wiadomo też nie można powiedzieć, że Manarino nie jest dla niego groźny, Manarino jest dla każdego groźny, ale w Indian Wells był w stanie Bułgar pokonać go 6-3, 6-3. To, czy zagrał dobrze z Miedwiediewem, to już jest druga sprawa, natomiast ten, ta regularność ze strony Dimitrowa w ostatnich miesiącach, nawet już ponad roku, jest zatrważająca i też spodziewam się tu od niego dosyć dużo. E, Alejandro Tabilo kontra kwalifikant, znowu będziemy sobie troszeczkę hipotetyzować, ale jest na pewno wielu kwalifikantów, którzy mieliby bardzo duże szanse na wygranie za Alejandro Tabilo. To nie znaczy, że Tabilo jest fatalny na kortach twardych, nawet na dosyć szybszych, w przeszłości udawało mu się, no chociażby przecież w tym roku wygrał w Oakland, prawda, to nie jest może jakiś też niesamowicie szybki kort, ale wciąż e, nie są to jakieś warunki bardzo odbiegające od turnieju w Miami, który też przecież nie jest niesamowicie jakiś, no, potężnie szybki, e, także myślę, że Tabilo, e, Tabilo, spo, tylko po prostu cały czas, no wiadomo, jesteśmy po Indian Wells, tak, więc porównuję to Miami gdzieś tam mimochodem, mimowolnie do Indian Wells, ale no, Tabilo tutaj na pewno jest zagrożony w zależności od losowania, nie ma, nie ma co mówić, to nie będzie jakieś, jakaś łatwa przeprawa dla niego z większością kwalifikantów, chociaż może się tak trafić, że wyjdzie ktoś trochę mniej groźny i wtedy Tabilo będzie miał łatwą przeprawę dalej. Ale Grigor Dimitrow chyba powinien... Każdego, może powiedzmy, poza, no znowu, męsikiem na przykład, tak? Wrzućmy tutaj męsika i męsik Dimitrow w drugiej rundzie, i tu już Czech miałby dużą szansę na zwycięstwo. Ale o ile nie będzie to właśnie jeden z tych trzech, czterech najtrudniejszych kwalifikantów, to myślę, że Dimitrow znowu powinien e, pokazać klasę. Rusu Wołori, Hanfman. Możemy ostatnio troszeczkę być zawiedzeni paroma występami. Rusu myślę, zaczął sezon ładnie, a później już wrócił do swojego takiego powiedzmy średniakowania, które uprawia przez ostatnie parę lat. Yy, Rusuwori Hanfman to też ciekawa historia, bo to kilka lat temu właśnie w trakcie tego wybijania się Emila Rusuworiego w sezonie 2019 grali ze sobą finał Challengera w Augsburgu. Yy, to akurat było na Mączce, więc nawet na Mączce był wtedy w stanie Rusuwori dojść do finału, tam wtedy przez parę miesięcy naprawdę pokazywał, że jest no, no ponad poziomem tego turu. I przegrał co prawda ten mecz z Hanfmanem, no ale to też jakoś tam powiedzmy symbolicznie tak można sobie o tym przypomnieć. Wtedy to był taki dosyć ważny mecz w jego rozwoju. A tutaj jest faworytem rzędu 1,40 nad Hanfmanem ja się z tym zgadzam. Janik może nie, no, no, no nie prezentuje w tym sezonie nic wielkiego. Myślę, że będzie miał troszeczkę spadek w rankingu. Nie wiem jak bardzo wyraźny, ale spodziewam się raczej, że ta. Ten ranking, który zrobił w poprzednim sezonie, czyli koło 45, chyba tam w końcu na, zakończył, e, nawet nie zakończył, no, ale był w trakcie roku, e, no raczej to nie jest do utrzymania, tak myślę, dla niego, a szczególnie gdzieś tam na, poza mączką, no to, to raczej wielkich wyników też od niego się nie spodziewamy. E, czy to znaczy, że Wall to wykorzysta, zobaczymy, ale no, powiedzmy jest to mecz, którego, który wypada wygrać z jego perspektywy, o, może, może tak to nazwijmy. Dalej mamy jeszcze, no właśnie, Adriana Manarino. Już też ostatnio na streamie o Interwells mówiłem, że ta forma Manarino w tym sezonie jakoś tak dziwnie spikowała, ciężko jest w sumie powiedzieć dlaczego i jest to trochę zaskakujące, bo spodziewaliśmy się, że będzie po prostu parł do przodu, tak jak i robił to ostatnio. Ostatecznie, no tak to nie wychodzi, ciężko mi powiedzieć yy, czemu, ale jeśli chodzi o niego, no jakbym myślę, że wciąż będzie groźny do wygrywania jakichś 250, czy po prostu do, do zwycięstw od czasu do czasu, ale nie ma już teraz tak, że o meczu Manarino-Russułowi myślelibyśmy o, to na pewno Francuz darade, prawda? No, no to już to się chyba skończyło, przynajmniej na ten moment. E, a właśnie w mecz Dimitrov-Manarino, e, no. Trochę bardziej wierzę w niespodziankę niż w Indian Wells, gdzie na pewno te warunki były mniej sprzyjające dla Francuza, Dimitrov to tak trochę ma wywalone w warunki, wydaje mi się, że gdziekolwiek w zasadzie może grać, natomiast Manarino na pewno w Miami czuje się trochę lepiej, rok temu oczywiście odstawił tutaj Huberta Hurkacza, to też pamiętamy, więc może trochę ciekawszy byłby ten mecz Dimitrov-Manarino w trzeciej rundzie potencjalny, jeśli tak owy dostaniemy. Sebastian Korda jest właśnie tym najbliżej rozstawio zawodnikiem rozstawionym, znajdującym się w drabince, no może nie tutaj na liście jakby drabince pod tym względem, ale najbliżej Huberta Hurkacza, tym, z którym Hubert Hurkacz może zagrać po raz pierwszy. No i Korda też przecież w Indian Wells nie zagrał źle, no może znowu możemy powiedzieć, że no miał, miał powiedzmy szansę na wygraną z dużym rywalem, ale tak nie do końca dojechał, mimo wygrania seta z Daniłem Miedwiediewem. To trochę taka historia w tym sezonie Sebastiana Kordy, prawda, że od czasu do czasu tak nas pobudza jakimś dobrym występem, ale ma też trochę takich prawie wpadek, i generalnie tych lepszych rywali raczej do tej pory nie pokonuje. No i jeśli chodzi o jego starcia z kwalifikantami, no to znowu nie możemy tutaj praktycznie nic zgadywać. Wpuśćmy tutaj Jakuba Męsika i pewnie to on robi trzecią rundę. I może znowu gra z Hubertem Hurkaczem, jak w Australii. Ale jest też na pewno wielu, wielu kwalifikantów, którzy z Sebastianem Kordą za wielkich szans nie będą mieli. No i jako, że mamy tutaj starcie kwalifikanta z kwalifikantem, no to też nie będę tutaj się rozwodził nad tym, no bo nie ma też i nad czym. A jeśli chodzi o Daniela Elachiego Galana i Aleksandra Szewczenko, czyli potencjalnych rywali dla Huberta Hurkacza, to jest bardzo ciekawy mecz. Osobiście bardzo nie jestem, nie jestem jakby tutaj w stanie powiedzieć, co ja o nim myślę za wiele. Szewczenko faworyt rzędu 1.44. To już tak trochę przesada moim zdaniem. Ostatnio teraz właśnie w Indian Wells oczywiście zdarzyło mu się kreczować z Francisco Serundolo. Daniela Lachigalant wcale taki tragiczny na tego typu kortach nie jest. Pamiętamy oczywiście przecież porę wygr wygraną z, ze Stefanosem Tsitsipasem Pasem na US Open. Teraz też pokonał Rodionowa w Phoenix. No, nie skreślałbym tutaj to na, totalnie Kolumbijczyka. Są to na pewno rywale powiedzmy notacy na teraz poziomie dosyć średnim w głównym cyklu. Szewczenko pewnie jest trochę więcej potencjału, ale też widzimy, że jego gra z tygodnia na tydzień z meczu na mecz potrafi no, zmieniać poziom o 180 stopni a czy któryś z nich będzie w stanie bardzo zagrozić Hubertowi Hurkaczowi, tak jak gdzieś tam mówiliśmy w Indian Wells, że Gael Monfils to no, oczywiście jest trudny rywal i że jakby spokojnie to, to nie będzie nic strasznego, jeśli Polak z nim przegra w drugiej rundzie, tu już raczej spodziewalibyśmy się więcej. Ja też uważam, że, zresztą to chyba nie jest kontrowersyjna opinia, że te wcześniejsze takie, powiedzmy, dosyć dobre wyniki Hurkacza w Indian Wells to do pewnego stopnia był przypadek, a może raczej nie przypadek, a sprawa na zasadzie, że po prostu z jego serwisem no, na każdym korcie często człowiek człowiek potrafi sobie poradzić, natomiast już w Miami to jest kort, który znacznie bardziej powinien mu odpowiadać, który po prostu pozwoli mu na więcej w ofensywie, no i też liczymy, że będzie lepiej yy, pod względem zdrowotnym, tak. Hubert oczywiście wygrał ten turniej w 2021 roku, generalnie Wielkich wpadek tu nie zaliczał, rok temu było blisko, chociaż to też no, był Tanasi Kokinakis w drugiej rundzie, no ale dobra, nieważne, trzeba było bronić wielu piłek meczowych, przegrał z Adrianem Manarino, bardzo dla niego niewygodnym rywalem na przestrzeni lat, ale no, myślę, że jeśli chodzi tutaj o Galana czy Szewczenko, to nie jest ten sam poziom zagrożenia co Kokinakis, co Manarino, prawda? Więc no, taka czwarta runda, myślę, że to byłby taki fajny plan minimum, biorąc pod uwagę... To, że rzeczywiście w Miami na, na od, no w 2021 czy 2022 roku Hurkacz był jednym z najlepszych zawodników w drabince. Jeśli chodzi już o powiedzmy pojedynek kolejny z Dimitrowem, gdybyśmy taki dostali, no to oczywiście Polak jeszcze nigdy z nim nie wygrał, ale tutaj byłaby też na to dosyć przyjemna okazja. Także osobiście jestem taki dosyć optymistyczny. Myślę, że ta czwarta runda to jest spokojnie do zrobienia, a potem zobaczymy. Czy Sebastian Korda oczywiście też był w stanie zagrozić Hurkaczowi w, niedal w niedawnych czasach, ale nie wygląda na, na teraz po prostu bycie w takiej dyspozycji, tak, gdzie, gdzie jego e, powiedzmy, poziom wykonania na półkorcie, czy ogólnie poziom e, pewności w ataku, nie jest chyba na takim wysokim poziomie, by jakoś to robić regularnie i za każdym razem, kiedy będzie grał z Hurkaczem. Tak by się przynajmniej wydawało. A w ogólnym rozrachunku, no to już wiadomo, po czwartej rundzie, gdyby przeszedł kurkasz do ćwierćfinału, finału, to już na pewno zupełnie inaczej będziemy podchodzili do tych meczów. Czy to byłby Carlos Alcaraz, czy to będzie Ben Shelton, no, czy ktokolwiek inny, jakby zawsze już wtedy, no powiedzmy, jest tak blisko dalszych, jak się jest już w tak dalekich fazach turniejów, no to zawsze gdzieś tam okazja jest, zawsze to jest jeden, dwa, trzy mecze. Tak z Carlosem Alcarazem rok temu Polak stoczył dwa piękne boje. I chcielibyśmy na pewno zobaczyć kolejny też taki rewanż. Być może tak właśnie się stanie. Teraz muszę Wam tutaj zjechać na drugą ćwiartkę w drabince. Gdzie oczywiście zawodnikiem rozstawionym najwyżej jest z czwórką Aleksander Zwiewiew, więc to on jest tak trochę powiedzmy tym, który najbardziej skorzystał na e, wypadnięciu Dziokowicza. No bo tak jak na przykład w Indian West wpadł w Alka, na Alcaraza w ćwierćfinale, finale, to było tu niemożliwe. tak, Tu dopiero mogą się zmierzyć w półfinale, czy to z Sinnerem, czy z nim. Omija też Miedwiediewa do finału, więc myślę, że to on tutaj dużo korzysta właśnie na byciu tym zawodnikiem rozstawionym z czwórką, jak najbardziej. No i w temacie Aleksandra Świerewa, co możemy powiedzieć? No, Indian Wells winał, nie pogroził Alcarazowi, został, powiedzmy, no, dosyć łatwo zmyty z kortu. To był też taki dobry pokaz tego, jak inaczej może wyglądać ich rywalizacja, jeśli chodzi o kort taki jak w Australii, a później zobaczymy Indian Wells, tak? No i tutaj już Alcaraz, powiedzmy, dosyć łatwo go, to był w stanie zneutralizować i kompletnie zdominować. Też warto wspomnieć, że oni w sumie no, zwierzę wciąż prowadzi w, tej, w tym Head-to headzie z Alcarazem, ale za każdym razem, kiedy przegrywa, to właśnie mecz jest bardzo nieciekawy. Co też jest dosyć ciekawe. Nieciekawy, co też jest dosyć ciekawe. Nieciekawy, co też jakby jest dosyć właśnie takie, no powiedzmy, unikatowe, jeśli chodzi o ich rywalizację. A jeśli chodzi już tutaj o Miami, no wciąż powinien być jednym z najgroźniejszych zawodników. Być może nie będzie wymieniany jednym tchem z Sinerem, Miedwiediewem czy Alkarazem, jeśli chodzi o końcowy tryumf, ale na pewno jest w tej drugiej lidze i nie można go totalnie skreślać. Felix Oral bądź kwalifikant, jego rowale z drugiej rundy. Kto wie, no z wiele F Felix Orzelia Sim, to na pewno jest taki e pojedynek, który byłby nam troszeczkę, no, y powiedzmy, no, byłby fascynujący i byłby takim duże nazwiska, czy poziom to się zobaczy. Obaj przegrali w Indian Wells z Elka razem, obaj nie mieli większych szans. Trochę już takiego starcia nie oglądaliśmy, bo Madryt 2022, czyli prawie dwa lata, nie zobaczyliśmy pojedynku z Wierewa z Orzezem Aliasimem. Oczywiście na przestrzeni lat to raczej Niemiec dominował w tych starciach, ale Orze też dwa razy był w stanie wygrać na Wimbledonie i na ATP Cupie. Chyba w ogóle właśnie na kortach twardych na zewnątrz to grali chyba tylko dwa razy, jest 1-1, więc być może byłby to trochę ciekawszy pojedynek niż się wydaje, tym bardziej, że no, obaj zawodnicy nic może nie pokazali wielkiego w Indian i włącznie ze Zwierewem, który. Grał w ćwierćfinale, ale jak już wpadł na Alcaraza, wyglądał tak samo bez, no po prostu był tak samo bez szans jak Kanadyjczyk. Czy natomiast Orralias im przejdzie kwalifikanta? No musiałby to być taki naprawdę porządny kwalifikant, chyba żeby postraszyć, tak się przynajmniej wydaje. Znowu wspomnę Jakuba Mensika, No bo, bo, bo jak tu nie, bo wydaje się, że to on jest tym największym nazwiskiem z 24, które mamy w, jeszcze w finałowej rundzie kwalifikacji. Natomiast Lorenzo Sonego, Daniel Evans, uf, 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 trudna sprawa, prawda? Sonego prowadzi w tej rywalizacji 3-0, w tym roku pierwsza runda w Australii, 4 sety dla Włocha, ale też no, pewnie nie będziemy skreślać Evansa tak z automatu, tylko dlatego, że przegrał z nim trzy razy. Wiemy, jak Brytyjczyk potrafi walczyć i troszeczkę tym slice'em backhandowym tam rywala pogubić. Nie jest to może jakiś dobry sezon w jego wykonaniu, ale przecież Sonego też nie pokazuje nic wielkiego. Lekkim faworytem u bookmacherów jest Sonego. Ja myślę, że na tym w ogóle zamknę jak, jakąkolwiek rozmowę na temat tego meczu, bo wydaje mi się, że no, no jest to rzeczywiście taka mocna forma dnia, ale jeśli już mielibyśmy komuś dawać leciutką przewagę, no to pewnie byłby to właśnie Lorenzo Sonego a jeden z nich zagra z Christopherem Eubanksem i tutaj też jest ciekawa sprawa, bo Eubanks oczywiście wciąż jest gdzieś tam 35 w rankingu czy coś w tym rodzaju, natomiast jego ranking tak naprawdę zbudowany jest na trzech turniejach i to jest pierwszy z nich, Miami ćwierćfinał. Rok temu musiał zaczynać od kwalifikacji, teraz jest rozstawiony, zaczyna od drugiej rundy głównej drabinki. Ale gdyby on tutaj ten turniej w Miami zgubił, no to tak naprawdę zostaje mu tylko i wyłącznie Wimbledon i Majorka, czyli trzy tygodnie. Jeśli tam po, będzie poprzegrywa... Nawet nie musi w tym roku w setce skończyć i na razie gra jakby miał nie zrobić tego. No zobaczymy, teraz też grał oczywiście tego Challengera w Phoenix. E, trudne losowanie, bo w pierwszej rundzie przegrał Stana na Kinakisem, także myślę, że tutaj pod tym względem no też, no nie, było, nie było to proste po prostu. E, jeśli chodzi o, o, to, o to losowanie, można było trafić dużo gorzej, można było traf... znaczy przepraszam, można było trafić dużo lepiej w pierwszej rundzie w Phoenix, i jeśli chodzi o Indian West, to oczywiście w pierwszej rundzie z Brandonem Nakashimą, no, u wyglądał strasznie. To znaczy, Brandon po prostu mocno serwował. I to w sumie tyle, jakby poza tym musiał uderzać w piłki i w pewnym momencie Ubanks sam by tutaj się no, strzelił w stopę i wyrzucił 150 backhandów trafionych ramą. I tak trochę wygląda teraz gra Chrisa Ubanksa, który po prostu na, w poprzednim roku na 3-4 tygodnie mocno się odpalił i to tyle wystarczyło, żeby wywindować go tak wysoko do rankingu. No zobaczymy, jeśli znowu coś znajdzie na tych kortach w Miami, gdzie rok temu poradził sobie tak dobrze przegrywał dopiero z Miedwiediewem w ćwierćfinale. To może być nawet i groźny tutaj i dla Zwierewa, tak? Ale czy zdziwiłoby nas, gdyby Chris Eubanks przegrał tutaj z Sonego czy z Evansem? Powiedzmy sobie szczerze, no raczej nie. Na ten moment po prostu Chris Eubanks wydaje się totalną loterią, przy czym ta loteria częściej jednak ląduje w dołku niż w zwyżce. No, i Francisco Serundolo, o którym tutaj trzeba dużo powiedzieć, ponieważ w Miami on na przestrzeni lat no, z jakiegoś powodu robi niesamowite wyniki. 2022 półfinał, 2023 ćwierćfinał. Było to na pewno zaskakujące, tak naprawdę oba razy, bo mimo tego, że wiemy, że Serundolo no, spisuje się na każdej, nawierzchni, jeśli jego gra powiedzmy działa, to jest w stanie tym forehandem, no zrobić obrażenia wszędzie, tak? To jest ok, to jest zrozumiałe. Natomiast na pewno w 2022 roku jeszcze może tego nie wiedzieliśmy do końca, a w 2023 wydawało się, że jego forma do Miami no nie za bardzo się tutaj powiedzmy jakby poprawia. Też warto pamiętać, że on w tamtych turniejach właśnie w 2022 czy w 2023, szczególnie w 2022, no miał jednak sporo szczęścia w drabince, bo tam były dwa krecze, na przykład w 2022 od Opelki i Sinera. Rok temu już aż tak bym nie powiedział, ale też może nie pokonał nikogo wielkiego drodze. Co jest mimo faktu, że trzeba na pewno na to jakoś spojrzeć, no bo to jednak są dwa już, dwa już naprawdę wielkie rezultaty na tym turnieju. Winterwells zagrał dobrze, przegrał bardzo bliski mecz z Sheltonem w trzeciej rundzie, Wydaje mi się, że znowu tutaj Francisco Serundolo, nie wiem czy ćwierćfinał, nie wiem czy półfinał, ale nie musi być wcale na przegranej pozycji, jeśli chodzi o potencjalny dobry występ. Sebastian Hoffner, Kei i Shikori, no i tutaj oczywiście wielki powrót. Kei i Shikori, były finalista tego turnieju zresztą, wraca po Atlancie bodajże z poprzedniego sezonu, czyli to już będzie ponad pół roku. W poprzednim sezonie Kei zagrał bodajże 13 spotkań w zawodowym turze, z czego tylko 3 były w głównym cyklu, reszta w challengerach. Grał, jak już wrócił, grał na poziomie, tylko niestety znowu ciało nie wytrzymało. No, i to od zawsze jest, jest ten po prostu odwieczny problem Japończyka. Nawet rekord udało się przecież zrobić niż Koriemu w poprzednim sezonie, bo w Palmas del Mar podczas Challengera w Portoryko Rico był w stanie dotrzeć to Był w stanie po prostu wygrać tytuł jako pierwszy zawodnik w historii nie mający rankingu. To był jego pierwszy mecz po powrocie i jako zawodnik bez rankingu był w stanie wygrać ten turniej. Później było troszeczkę słabiej, przegrał z Kudlą, przegrał z Mikkelsenem i potem, wygrał, e, potem przegrał w Atlancie w ćwierć finale ze Fritzem, ale to wciąż były mega solidne rezultaty. I poziom naprawdę no, z miejsca miał, tak? To nie było tak, że Kej wrócił 3-4 tygodnie sobie dołował i łapał rytm. Nie, wrócił i miał od razu bardzo wysoki poziom. Czy tak będzie też tutaj? Kto to wie? Kursy, z tego co pamiętam, są dosyć wyrównane, muszę jeszcze spojrzeć. Nawet uważam, że no, dla mnie nie byłoby nawet głupie, gdyby były równe, bo Nishikori, znaczy po prostu z uwagi na to, że Offner w ostatnim czasie przegrywa wszystko jak leci, a właśnie pamiętając gdzieś tam tak romantycznie, powiedzmy, patrząc na to i pamiętając to, jak Nishikori wrócił w poprzednim sezonie, mam taką trochę, no a co może, jeśli znowu będzie w stanie grać na takim poziomie? No tego nie wiemy tak naprawdę. Serundolo będzie faworytem, ale na pewno takim, jest, czy to z Ofnerem, czy z Nishikorim, ale na pewno taki mecz Serundolo-Ofner, e, przepraszam, Ofner-Nishikori bardzo chętnie byśmy zobaczyli. I jeśli tylko Kei okay, będzie na powiedzmy 95% swoich możliwości grał, jak najbardziej jest tutaj dla niego szansa. Ale to jest oczywiście czyste zgadywanie. Laszlo Dżery zagra z kwalifikantem. No ciężko tutaj tak naprawdę wiele powiedzieć. Jeśli chodzi o Dżery, no to też oczywiście nie, nie mamy tutaj z jego strony żadnych na razie wielkich rezultatów w e, obecnym sezonie. Bilans 2-5. Ostatni raz grał w Rio de Janeiro, także w Indian Wells nawet go nie oglądaliśmy. Ciężko jest powiedzieć, co on tak naprawdę tutaj będzie w stanie wyczarować. A z większością kwalifikantów no, będzie faworytem, ale na pewno są tacy, którzy ucieszyliby się na jego widok w drabince, i nie, że ucieszyli na zasadzie, że no od nie, to na pewno wygram, Jerez jest kiepski, tylko raczej po prostu na takiej zasadzie, że okej, okay, to jest do zrobienia, to jest drabinka, którą da się, da się przejść. A czy Jere postraszy Kaczanowa? Kaczanow półfinalista z poprzedniego roku. Myślę, że tutaj też warto o nim po prostu wspomnieć jako raczej o dobrej propozycji na ten turniej, jeśli chodzi o jakieś tam daleki, po jeśli chodzi o zajście gdzieś daleko. W poprzednim tygodniu akurat rzadka wpadka w drugiej rundzie w Indian Wells z Thiago Seiboffem Wildem, ale też wiemy jak Brazylijczyk grał na tamtych kortach. Wydaje mi się, że to nie było nic aż tak strasznego. Spodziewałbym się raczej troszeczkę odbicia tutaj ze strony Kaczanowa. I muszę też powiedzieć, że rok temu w ćwierćfinale właśnie Serundolo Serundo i Kaczanów się zmierzyli, tam wygrał zdaje się ostatecznie. Kaczanow, no właśnie, i wygrał 6-3, 6-2 bodaj, jakoś w miarę łatwo, a przegrał potem w półfinale z Miedwiediewem w trzech setach. Także Serundolo, Kaczanow, znowu byłby fajny mecz, może Nishikori będzie w stanie coś tutaj posprzątać, ale no, jest to na pewno taka dosyć wyrównana sekcja, również biorąc pod uwagę tego Zwierewa, który czy to z Serundolo, czy z Kaczanowem nie miałby jakoś bardzo łatwo w czwartej rundzie, jeśli tam się znajdzie. A dolna połówka tej sekcji, no to tutaj mamy dalej Alexa Deminora, jeden z najbardziej, powiedzmy, zawodników w gazie w tym sezonie, prawda? Czwarta runda w Indian Wells, porażka ze Zwierefem w trzech setach, ale to też na pewno nie były jego ulubione korty. W Miami wydaje mi się, że powinien czuć się trochę lepiej. Zobaczymy pewnie na przestrzeni kilku kolejnych miesięcy, czy rzeczywiście Alex Deminor ma w sobie taką kampanię, która zabrałaby go do Turynu na przykład. Na ten moment wydaje się, że powinien mieć na to możliwości. No i tutaj nie będzie narzekał na swoje losowanie, bo czy to Aleksandr Miller czy sunukłon raczej wielkiego zagrożenia dla niego stanowić nie powinni. Miller myślę, że od czasu kiedy oglądamy go w głównym cyklu, nikomu nie trzeba mówić, że no średniaczy tak mocno, dosyć. A jeśli chodzi o, o sunukłona, um, Sun to oczywiście nie wygrał on już meczu od bardzo, bardzo dawna, głównie polega to jednak na problemach zdrowotnych. W 2023 roku na start przecież załapał nawet turniej w głównym cyklu w Adelaide, ale potem szybko przyszły problemy. W lutym miał, po lutym, jakby miał przerwę 6 miesięcy. Wrócił, przegrał wszystkie spotkania, które grał, bodajże 5 czy 6, zależy czy chcemy liczyć em, olimpiadę tę azjatycką. No a w tym sezonie do tej pory tylko 3 razy go oglądaliśmy. W Australii grał zaskakująco dobrze w pierwszej rundzie z Kleinem. Naprawdę no nie było widać dużej różnicy poziomów, a przecież Klein w tamtym turnieju był wybitny, no od tamtego czasu inderwell porażka w eliminacjach z Hongiem, porażka w pucharze Davisa z Diallo. Co myśleć tutaj o Koreańczyku? Ciężko powiedzieć, ale no, ten 3.50 kurs na niego nawet nie wiem czy nie jest troszeczkę przesadzony. Co nie zmienia faktu, że no, trzeba stawiać Millera po prostu jako faworyta pod względem rytmu meczowego, pod względem tego, jak dużo ostatnio czasu na korcie spędził i no, że tego, że jest w całym ciągłym obyciu, tak? a, a Kłona już dawno, dawno nie oglądaliśmy w najlepszej dyspozycji. No i jeszcze w tej sekcji mamy Daniela Altmaiera, który zagra z kwalifikantem znowu na kortach twardych. Myślę, że dla wielu kwalifikantów taki no w miarę łakomy konsek nie taki, że będą myśleli o nie, no to to jest 100% muszę wygrać, ale taki, tak jak Jere podobnie teraz głównie z uwagi na dyspozycję Serba, akurat tam może nie na nawierzchnię, ale taki, że no na pewno jest do wygrania dla wielu kwalifikantów mecz z Altmaierem a czy Jan-Lenart Strów też będzie jakimś wielkim zagrożeniem dla Deminora? Być może, nie jest to niemożliwe. Oczywiście Strów ostatnie parę, powiedzmy, no, no, ostatnie parę turniejów ma bliskie spotkania z niektórymi jej faworytami. Największym oczywiście kandydatem Hubert Hurkacz w Dubaju. Natomiast e, Sinera może już nie za bardzo postraszył w Indian Wells, no ale też wiemy, że nie możemy po prostu oczekiwać wiele od zawodników, którzy grają z Sinerem teraz tak generalnie. Więc nie jest to też tak, że gra jakoś fatalnie. Myślę, że z Aleksem Minorem zawsze jakąś taką mini szansę trzeba dawać takim zawodnikom jak Sztrów, którzy po prostu potrafią ustawić mecz pod własne tempo, pod własne warunki. Ale myślę, że tutaj jeśli Australijczyk tylko wciąż utrzyma ten poziom intensywności i zaangażowania i po prostu dyspozycji z początku sezonu, to na pewno na losowanie nie ma tutaj co narzekać. Sztrów z Altmajerem byłby faworytem na takich kortach. Czy akurat z kwalifikantem, to znowu zobaczymy, czy na przykład nie byłby to Jakub Męsik. No ale to, to przy każdym chyba tutaj to tam możliwym kwalifikancie możemy tak mówić. Wciąż zobaczymy, czy Męsik w ogóle się zakwalifikuje, czy pokona Lukasa Kleina dzisiaj. I źle heczka, z 26. Wielki występ jest szczerze, ja nie wiem, czy nie jeden z jego najlepszych turniejów w karierze, może i najlepszy. Takie występy, jakie on zaliczył, te perfekcyjne mecze z Rublewem i z Cycypasem z rzędu, może szczególnie ten pierwszy, gdzie naprawdę no, trochę zmiata z kortu Rosjanina. To znaczy no, ta dynamika, ta, ta siła uderzeń, która naprawdę przeważa nad kimś, kto z reguły jest znany. Z, może nie z dynamiki, no ale właśnie z tego, że na każdej piłce ma. Powiedzmy odpowiednio, odpowiednie przyłożenie. Lecheczka totalnie go tutaj, powiedzmy, dominuje w tym zakresie, świetnie serwuje. Nie dał rady sinerowi, no ale znowu, kto da radę teraz sinerowi? Teraz znowu powraca jakby taka troszeczkę, takie znowu pytanie: no po prostu, jak bardzo jest to powtarzalne? I wiadomo, że na przestrzeni kariery lecheczki raczej bywa z tym ciężko. Chciałoby się wierzyć, że to jest jakiś progres, bo na pewno ten ćwierćfinał Indian Wells jak dla mnie po prostu był lepszy jeśli, niż od jego ćwierćfinału w Australii. Nie oczywiście pod względem punktowym, no bo to nie o to chodzi, ale jeśli chodzi o to, jak ciężki do zatrzymania, jak trudny do powstrzymania wydawał się Czech, i jeśli chodzi właśnie o te dwa genialne występy z rzędu. Także mam tutaj spore oczekiwania, zobaczymy, czy ich lecheczka będzie w stanie im sprostać. No i Aleksiej Popyrin, Facundo Diasa Acosta, Diaz Acosta oczywiście po wygraniu turnieju w Golden Swingu e, teraz wreszcie może jakby tego rankingu użyć, żeby, żeby wejść do Miami, bo do Indian Wells jeszcze nie, jakby nie zdążyły jeszcze te punkty się zakwalifikować, więc nie grał tam Diaz Acosta. Myślę, że ogólnie na przestrzeni ostatnich paru miesięcy Argentyńczyk pokazywał, że coś tam na kortach twardych może znaczyć. W Winston Salem bardzo dobrze zagrał, czy też w Australii oczywiście pięć setów z Taylorem Fricem. E, nie znaczy to natomiast, że będzie faworytem z Popyrinem. Muszę zerknąć, jakie tam w ogóle kursy są, ale na pewno nie jest to. No, no na pewno nie jest faworytem, powiem tak. Już kurczę, kurczę, wyłączyłem tutaj stronę, ale wydaje mi się, że tam nie ma raczej opcji, żeby był faworytem. Na pewno będzie słusznie, zobaczymy tylko, do jakiego stopnia. No 1.23, Popyrin, no czyli też tak umówmy się nie zaciekawie, jeśli chodzi o kontekst bookmacherski, prawda? Szczególnie, że Popyrina od e, turniejów Doha nie widzieliśmy. Wycofywał się w Indian Wells, wycofywał się w Dubaju. Więc szczerze, no to nawet nie wiem, czy tutaj Facundo Díaz Costa nie będzie miał jakichś małych szans na zwycięstwo. No. Zobaczymy, jak, w jakim stanie dotrze Aleksyj Popyrin po prostu. No i tutaj jeszcze Holger Rune na dole, który po ostatnim wznowieniu współpracy z Patrykiem Muratoglu naprawdę zaczyna wracać na dobre tory. Nie ma może jeszcze tam nic spektakularnego, pewnie też inaczej patrzylibyśmy na jego kampanię w Indian Wells, gdyby, nie wyko gdyby wykorzystał tę piłkę meczową z nim Taylor Fritz przy 6-2, 5-4, ale myślę, że w połączeniu z występem w Acapulco to wciąż jest duży progres dla Rune. Wątpię, że tutaj Muratoglu jest jakimś cudotwórcą, ale myślę, że Duńczyk na pewno szukał, powiedzmy, stabilizacji trochę. I to, czego nie dali mu w ostatnim czasie, właśnie najpierw to mieszanie pomiędzy Kristensenem i Muratoglu, potem na przykład Becker i Luthi, to, czego oni nie byli w stanie mu dać, Muratoglu teraz jako powiedzmy taka jedna osoba w drużynie, myślę, że tutaj w dużej mierze to mu może też pomagać, że po prostu wreszcie ma kogoś, kto jest w stanie mu poświęcić ten czas i jeździć z nim na każdy turniej. A w temacie Miami no, ma bardzo trudne losowanie, bo widzimy tutaj Fabiana Marożana, który zagra z kwalifikantem, trochę podobnie jak tam w paru przypadkach wcześniej, no, z większością kwalifikantów Węgier będzie faworytem, czy z każdym, niekoniecznie tu znowu musimy, musimy mieć w pamięci Męsika, czy też kilku innych. Najgroźniejszych panów z, tamtej, z tamtego zestawienia, ale generalnie, no powiedzmy, jeśli runę musi zagrać w drugiej rundzie z kimś tak niebezpiecznym jak Marożan, jeśli chodzi o, powiedzmy, indywidualny mecz, jeśli chodzi o najwyższy możliwy poziom prezentowany przez zawodnika w danym spotkaniu, a potem w trzeciej rundzie, na przykład z lecheczką, czwarta de minor, no jest to drabinka piekielnie trudna. Ciężko jako zawodnik rozstawiony z numerem 6 wyobrazić sobie, myślę, trudniejszą drabinkę w pierwszych trzech rundach na ten moment. Także nie dostał tutaj, powiedzmy, za dużo wsparcia ze strony losowania i ze strony tenisowych bogów, czy jak to nazwać. Nie dostał tutaj za dużo pomocy Holger Rune. Zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi, ale tu w zasadzie w każdej rundzie może tak naprawdę być trochę pod toporem i musieć próbować go unikać. I na ten moment skończymy sobie właśnie pierwszą połówkę. Czy tutaj jest jakiś taki wyraźny faworyt tej ćwiartki? Myślę, że nie. Myślę, że ta jest dużo bardziej wyrównana niż ta górna gdzie trochę mówimy sobie tak Alcaraz, a jeśli nie Alcaraz, no to wtedy zaczyna się dyskusja, Shelton, Hurkacz, a tutaj już mamy dużo bardziej wyrównany zestaw, bo na przykład jeśli znowu dostaniemy mecz z Wierę w De Minor, Tutaj miałby większe szanse Australijczyk niż w Indian Wells. Mamy na przykład Lecheczkę, który może znowu gdzieś daleko zajść. Mamy Runę, który, no tak jak mówię, poprawia się w ostatnich tygodniach. Serundolo, Kaczanow świetnie zaprezentowali się w poprzedniej edycji w Miami. Także ta ćwiartka wygląda dużo, dużo bliżej i ciężko jest tak naprawdę wskazać nawet tutaj jakiegoś jednego wyraźnego faworyta. Przerzucę teraz oczywiście na trzecią e, część tej drobinki, na trzecią ćwiartkę której znajdziemy jako zawodnika rozstawionego na samej górze Kaspera Ruda. Tak jak mówiłem, jest to oczywiście finalista turnieju z 2022 roku. E, czy wciąż będzie tutaj taki groźny? Zobaczymy. O finał może bym go nie podejrzewał, ale myślę, że też to, jak gra Kasper w ostatnich tygodniach, e, wciąż jakby jego ranking jest mocno zbudowany na Roland Garros i na finale. Ale biorąc pod uwagę to, jak na ten moment gra, no to jest gdzieś tam powiedzmy nadzieja dla niego, że na przestrzeni całego roku będzie w stanie tak się zbudować, żeby już nie polegać na jednym rezultacie. Pewny, pewien niedosyt nawet może mieć pewnie Gasperlud po Indian Wells, po porażka z Tomim Polem w ćwierćfinale, tam pewnie czułby, no, no no czuł pewnie, że może to wygrać. Tak samo z Miedwiediewem na takich kortach pewnie też nie czułby się, że... Że tutaj no, nie, mam, nie mam szans w tym półfinale, jest to za dobry zawodnik. Jeśli chodzi, oczywiście, ostatnio, o finały w Acapulco, w Los Cabos, może troszeczkę jakby nieprzyjemnie dla niego, że nie zdobył tytułu, ale bilans 15-5 w tym sezonie robi wrażenie. Jeśli chodzi o jego występ rok temu, to był pewnie po 2022 roku troszeczkę zawiedziony tą porażką z botikiem Wandezant's Hulper w trzeciej rundzie, ale też wiemy, że na tej części sezonu 2023 Kasper Rut miał w tej części sezonu spore kłopoty. To było po tym dziwnym planie, który wymyślił. Czyli po ATP Finals granie pokazówek i taki prawdziwy off-season dopiero po Australii to nie zadziałało. Teraz oczywiście już zupełnie inaczej do tego podszedł i zdaje się, że przyniosło to odpowiednie rezultaty. Moim zdaniem powinien być tutaj Kasper Lutz znów dosyć groźny, szczególnie że rywale z drugiej rundy nie wyglądają na najlepszych. No Paweł Kotow, Luka Wanasz, powiedzmy tak, no Norwek może nie wygrywa turniejów. Rud oczywiście, ale jeśli chodzi o powiedzmy standard, na którym trzeba zagrać, żeby sprawić, że będzie miał kłopoty, wciąż jest on bardzo wysoki. Więc ja tutaj raczej bym też widział Ruda jako dużego faworyta z którymkolwiek z tych rywali, czy kotow, czy vanasz. Dla mnie trochę loteryjnie i widzę, że tutaj też bookmacherzy tak to oceniają. Kotow większy potencjał może na ten moment, nie mówię, że jeśli chodzi na przestrzeni całej kariery. Kort też pewnie trochę bardziej mu odpowiadający, ale jednak Vanasz w Phoenix złapał trochę rytmu, wygrał z Garinem, później ten Krecz z Lestiena, później pokonał Kudle i przegrał z Borżesem w trzech setach, z ewentualnym zwycięzcą tamtego turnieju. Więc no nie skreślam też tutaj Vanasza, absolutnie myślę, że te równe kursy dla mnie wygląda to. Legitnie, dla mnie to wygląda to powiedzmy no, sensownie, że, że tutaj ciężko jest naprawdę wskazać faworyta, ale pewnie żaden z nich nie będzie miał ogromnych e, szans w starciu z Kasperem Rudem. Może Kotow, gdyby jakoś tam niesamowicie zagrał, a wiadomo, że on ma ten taki mega nieprzyjemny płaski forehand, który też w tych warunkach mógłby nieźle penetrować kort. Miomir Kecmanowicz i Shank, Shang. Myślę, że bardzo ciekawe starcie. Yuncheng Shang to oczywiście kolejna dzika karta nie ze Stanów Zjednoczonych. Czy to akurat powinno być skakujące? No nie, ponieważ Jerry, popularnie zwany od wielu lat właśnie jest zakontraktowany z IMG, więc z tego to wynika. No i myślę, że tutaj też no, to nie jest dzika karta, na którą będziemy narzekać. No bo to przecież niezwykle utalentowany gracz. W Indian Wells udało mu się pokonać Jordana Thompsona. Przegrał może z Aleksandrem Publikiem. No tak Niespodziewanie łatwo bym powiedział, ale w starciu z kimś takim jak Kecmanowicz, ja zupełnie go nie skreślam. E, wiemy, że Kecmanowicz jest taki no, stabilny i e, gra, powiedzmy, z linii końcowej. no e, Taki no, dosyć nudny tenis najczęściej, tak? Nie jest, powiedzmy, zawodnikiem, który wychodzi ze swojej strefy komfortu. I jeśli mamy w starciu z nim kogoś takiego jak Yuncheng Shang, który ma znacznie więcej różnorodności. Jest po prostu znacznie bardziej utalentowany? Czy to już jest, powiedzmy, za dużo do powiedzenia? No, tak bym powiedział. To już, powiedzmy, może jest subiektywne. Ale jeśli chodzi po prostu o takie zestawienie ich, to może być zawodnik, który Kecmanowicza wprowadzi w pewne kłopoty, bo po prostu będzie wyciągał Miomira z tych jego ulubionych wzorców akcji i, i z nudnej gry po prostu. I tutaj rzeczywiście Junge Shang też jest wyceniany przez Buchmacherów jako na kogoś mającego coś do powiedzenia w tym meczu, 2.20, 2.30, ja bym nawet widział to troszeczkę bliżej. A jeśli chodzi o Dawidowicza Fokinę, też zawsze trudny przedtrudny gracz oczywiście do oceniania, do przewidywania, bo wiele tak naprawdę zależy od głowy, wiele zależy od tego, co on będzie w stanie zaprezentować w danym spotkaniu, a nawet nie może od niego, jego formy aż tak bardzo. Ta forma no, wybitna nie jest, z Arturem Filsem przegrał bardzo łatwo w Indian Wells, Także no jest na pewno gdzieś tam wrażliwym kandydatem do e, jeśli chodzi o tych zawodników rozstawionych, Dawidowicz fokina da się z nim teraz wygrać. Zarówno Kecmanowicz i Shang jakieś tam szanse z nim by mieli, a czy akurat Kasperowi Rudowi by zagroził w trzeciej rundzie, to znowu raczej dużo zależy właśnie od Hiszpana i jego nastawienia mentalnego i tego, jak bardzo na taki mecz byłby w stanie się zmotywować, prawda? Nikolas Dżary rozstawiony z dwójką, Dżary oczywiście przed poprzednim sezonem no, na kortach twardych miał bardzo mało nawet i występów, ale też bardzo mało sukcesów, teraz już troszeczkę więcej od niego oczekujemy, nie spisuje się może jakoś na razie w tym sezonie wybitnie, ale no, nie jest też zawodnikiem, którego pokonuje się tak od ręki, prawda? zawsze można na ten potężny serwis i też mocne uderzenia z dni końcowej przegrać. Ale jeśli zobaczymy na przykład Jacka Drapera w starciu z nim, no to już pewnie Brytyjczyk byłby lekkim faworytem. Mimo to są wątpliwości w temacie Drapera i pojawiły się one w sumie głównie po Indian Wells, no bo w Acapulco, wiadomo, mówiło się o tym e, na żołądku, tym wirusie, który miał tak jakąś grypę żołądkową. Później, oczywiście, Draper dwa dni przed Indian Wells mówił, że nie, nie, on jest gotowy do gry i wszystko super. A tu jednak nie za bardzo, no i z Christopher'em O'Connellem znowu fizycznie wyglądał słabo. Oczywiście, Indian West, można powiedzieć, trudne warunki, ale nie wiem, czy widzieliście to, co się stało w Miami wczoraj, czyli no, na przykład ten e, Artur Kazoo, który zemdlał na korcie, Michael Moe też tam słaniał się pod koniec meczu z Nakashimą. Warunki generalnie były wczoraj przynajmniej bardzo wilgotne i bardzo ciepłe. Jeśli znowu zobaczymy coś takiego, no zobaczymy, jak Jack Draper wytrzyma. Generalnie, biorąc pod uwagę poziom, jaki do tej pory prezentowali w tym sezonie, no to jak dla mnie Draper powinien pokonać i Taro Daniela, i Nikolasa Jarego, ale jak zwykle z Brytyjczykiem, no są te e, znaki zapytania w temacie zdrowotnym, tak. No, i jeśli chodzi o Drapera z Danielem, mamy 1.20 na Drapera. O matko, kochana, nie, no to to jest zdecydowanie przesada to wydaje mi się bardzo dużym niedocenieniem i niedoszacowaniem szans Japończyka, mimo że no, oczywiście uważam Drapera za faworyta, uważam Drapera za lepszego zawodnika po prostu. Jordan Thompson, Nuno Borges, bardzo interesujące spotkanie, byłem ciekawy jak tutaj zostaną wystawione kursy, ponieważ no, Jordan Thompson, wiadomo, świetna forma w tym sezonie, ale jednak Nuno Borges wygrywa teraz turniej w Phoenix, powinien się trochę tym naładować, tak się przynajmniej wydaje, Warunki trochę w Phoenix, no, podobniejsze do y, Miami niż do Indian Wells, chociaż też akurat tamten kort, mimo że jest w miarę szybki, to też ładnie łapie rotację i to pewnie jest też duża część e, jakby tego, dlaczego Nuno tak dobrze tam gra, wygrywając dwa razy z rzędu tak mocno obsadzoną imprezę. Ale dlatego też te kursy są teraz zbliżone. 1.66, Jordan Thompson, e, dotach, dotychczas grali ze sobą dwa razy, oba razy wygrał Portugalczyk, ale to już powiedzmy jakiś czas temu. Na kortach twardych jeszcze się nie mierzyli, a na pewno występ Thompsona w Indian Wells był, był słaby. No. Z Yunchengiem Shangiem nie poradził sobie zupełnie. Czy w Miami powinno być z jego grą dużo lepiej? No tak się wydaje, prawda? Na, z tym świetnym pierwszym serwisem, z tym po prostu jak bardzo jego gra dostaje jeszcze trochę więcej, powiedzmy, gazu na szyb, szybszych warunkach, gdzie y, nie muś, powiedzmy, łatwiej mu generować siłę, łatwiej mu generować głębokość z forehandu. Wydaje się, że Thompson powinien być tu no, dużo lepszy niż Winden Wells. Czy to starczy na Nuno Borgesa? To zobaczymy. To jest myślę taki jeden z bardzo niedocenianych, ale jednych z najlepszych meczów pierwszorundowych. Właśnie przez to, że Nuno teraz wygrał w Phoenix i w porównaniu z 2023 rokiem powinien po prostu być dużo lepiej przygotowany do Miami, bo nie wiem, czy pamiętacie taką historię, ale rok temu właśnie po finale w Arizonie, Nuno leciał przez, z dużą przesiadką, jakąś gdzieś tam spał na lotnisku i doleciał w końcu na eliminację do Miami, udało mu się nawet zakwalifikować, w pierwszej rundzie drabi drabi głównej drabinki już przegrał, no ale teraz nie musiał już takiego szalonego turu po Stanach robić, no bo po prostu miał więcej czasu na to, żeby dojechać i zagrać do dopiero w środę czy tam w czwartek w Miami. No i Taylor Fritz rozstawiony z numerem 12, przegrał teraz oczywiście z Holgerem Rune w Indian Wells, ale tak jak mówiłem, piłka meczowa 6-2-5-4, zupełnie inaczej byśmy patrzyli na tamten turniej pod, i, i ze względu jakby i z perspektywy Rune i z perspektywy Fritza, gdyby tamta piłka meczowa została wykorzystana, gdyby on ten mecz po prostu zakończył. Więc ciężko tak naprawdę też od razu tutaj mówić. No nie wiem, jakoś, że, że Fritz tam zagrał słabo. Fritz tam po prostu był na swoim starym, stabilnym poziomie. Zarówno Thompson, jak i Borges to są zawodnicy, którzy mogą z nim wygrać jak najbardziej. Ale też wiemy, że Taylor Flitz na pewno jest jednym z najbardziej regularnych zawodników w turze, jeśli chodzi o po prostu wygrywanie meczów, które powinien. Też w Indian Wells, na, przepraszam, w Indian Wells, jeśli powiedziałem kiedyś tam wcześniej Indian Wells i się nie poprawiłem, no to przepraszam, no ale wiadomo, to się będzie mylić, te dwa turnieje. W każdym razie w Miami na przestrzeni ostatnich lat 2021 rok, czwarta runda, 2022 to samo. I 2023 finał. także no, regularność Fritza w tym turnieju była taka dosyć zatrważająca e, ostatnie trzy sezony. E, jest pewnie takim zawodnikiem, z którego i tak się spodziewamy, że tę drabinkę przejdzie, mimo tego, że rywale są groźni. No bo załóżmy, że będzie to na przykład Thompson druga runda, Draper trzecia. No i już wtedy ta pewność we Fritza nie jest, może aż taka ta wiara we Fritza nie jest, jest trochę za, za, zachwiana. No i dalej mamy jeszcze dolną część tej trzeciej ćwiartki, czyli Ugo Umber, numer 14. Oczywiście Mistrz Dubaju, Mistrz Marsylii Mistrz Mec jeszcze z końcówki poprzedniego sezonu. Niewątpliwie bardzo groźny zawodnik. I myślę, że w Miami taki, który spisze się dużo lepiej niż w Indian Wells. W Indian Wells oczywiście nie było tragicznie, no ale też mecz z Tomim Polem dla mnie był taki dosyć oczywisty, że na tych kortach raczej Amerykanin powinien sobie poradzić. Tu natomiast już będzie pewnie Francuz groźniejszy, tym bardziej, że jego dru drugorundowi rywale nie wyglądają potężnie. Rinki Hijikata, Botic van de e, no Myślę tak, Rinki jeszcze ma trochę czasu, ale na razie nie pokazuje jakoś bardzo, że na tym poziomie głównego cyklu zawojuje świat. Botik van de Zanshulp spada w rankingu i spada i nie za bardzo może się odgrzebać. Trudny mecz, myślę, też pod względem przewidywania. bukmacherskim. lekkim faworytem widzę, że tutaj jest e, Holender według bukmacherów. Rinki próbował, w Phoenix, Botik nie. Rinki przegrał 6-4, 6-2 z Lindernechem. No, powiem tak, myślę, że na tym chyba można w ogóle zakończyć tutaj jakąkolwiek analizę i po prostu powiedzieć, że obaj panowie no, nie prezentują się ostatnio dobrze. Z Ugą Bertem pewnie obaj nie będą mieli większych szans, a w ich bezpośrednim starciu zgaduj, Gadula Marcos Giron, i Kepfer, trochę lepszy mecz, natomiast myślę, jeśli chodzi tutaj o potencjalnych rywali, Sebastiana Baeza, nawet nie wiem szczerze mówiąc, kto jest faworytem, pewnie Giron po ostatnich, no właśnie, Giron, tak, około 1,60, po ostatnich rezultatach to pewnie uzasadnione, panowie grali ze sobą cztery razy, te dwa ostatnie pojedynki, w tym w Paryżu w poprzednim sezonie, w Paryżu na, w hali, nie, na, nie, nie Ron Garros, wygrał Amerykanin, czy musi wygrać z Kepferem? No nie jestem przekonany. Niemiec ostatnio też oczywiście w ćwierćfinale w Acapulco. Mega niewygodny rywal. Też dziwny taki mecz myślę w temacie tego po prostu jak oni obaj grają, czyli tam no Giron nie za bardzo ma jakiekolwiek powiedzmy obaj, obaj lubią grać siłą rywala sporo, a tutaj nie będą mogli. <tutuj> tutaj ktoś będzie musiał na siebie trochę brać więcej powiedzmy. Obowiązku dyktowania warunków i obowiązku Dominowania na korcie. Zobaczymy, kto będzie to w stanie robić trochę sprawniej. Pewnie, biorąc pod uwagę to, jak Giron prezentował się w lutym, ten lekki faworyt w jego stronę może być uzasadniony, ale jak gdzieś tutaj widzę, no powiedzmy 2,30 na Kepfera, to dla mnie to już jest za dużo. Wydaje mi się, że to jest. Znacznie bliższa rywalizacja pomiędzy tymi dwoma panami, potencjalnie. No i obaj będą mieli chyba duże szanse z Sebastianem Baezem, tak? Nie ma co się oszukiwać: Argentyńczyk nie jest tutaj jakimś faworytem ani wielkim kandydatem. Najlepszy zawodnik turniejów w lutym w Ameryce Południowej, ale no nie spodziewaliśmy się, że, że cuda z tego wyjdą i że po prostu jakoś wielce to przeniesie na, na Indian Wells czy Miami. W Indian Wells wygrał ten mecz, który musiał z Fabio Foninim, z Fritzem już nie było w ogóle gadania. Tutaj chyba nie ma takiego meczu, który Sebastian Baez musi wygrać, bo czy to będzie Giron, czy Kepfer, no już jest co najmniej wyrównanie, tak bym powiedział, a z Ugą Bertem to już w ogóle bym go nie widział. No, i jeśli chodzi o sam dół, tutaj tej ćwiartki, to mamy też Camerona Noriego rozstawiony z numerem 30. Trochę dziwnie widzi się Camerona na takiej pozycji, prawda? Wydaje mi się, że mimo wszystko wciąż gra trochę lepiej niż 30. Widzieliśmy paru zawodników wcześniej w tej drabince, którzy mieli. Roz, 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 nawet tutaj Nicolas Jarry powiedzmy, albo Jan Nal tak, którzy mają rozstawienia niższe czy też wyższe, zależy jak się spojrzy, no ale mają rozstawienia 20 ileś powiedzmy, a nie wydaje mi się, że jednak są le dużo lepsi albo w ogóle lepsi od Camerona Nori'ego na ten moment. No ale pomijając to, to są takie subiektywne odczucia. Cameron Nori zagra tutaj z Kobolim albo z kwalifikantem. Też oczywiście nie jest tak, że Brytyjczyk spisuje się w tym sezonie jakoś niesamowicie, ale jednak no, w dużej mierze wpadek uniknął, tak? Z Mariano Navone oczywiście w Rio de Janeiro tam e, nie, nie czuł się za dobrze i w Buenos Aires też fatalny mecz z korią, no ale... Ten swing w Ameryce Południowej to jest taka dziwna sprawa, gdzie on tam w poprzednim sezonie też przecież przez wiele meczów nie grał za dobrze, a ostatecznie skończyło się dla niego genialnie, tak? bo miał jeden finał w Buenos Aires i, w, i tytuł w Rio de Janeiro, czyli chyba 650 punktów. Jednak powiedzmy większej regularności i, nie i lepszych występów oczekujemy od niego tutaj w Miami czy w Indian Wells tak samo było OK. Przegrał tylko tę wielką batalię z Gaelem Monfisem, ale w Flavio Koboli mógłby go jakoś tam postraszyć. W Koboli będzie faworytem z większością kwalifikantów, ale na pewno znajdzie się parę nazwisk tam, potencjalnie mogłoby się znaleźć tam parę nazwisk. Znowu wspomnę o Mensiku, ale będzie śmiesznie, jak Mensik odpadnie z Kleinem w finałowej rundzie, a ja tak ciągle o nim gadam. No ale to nawet wtedy Kleina możemy podstawić jako jednego z tych, z tych najgroźniejszych kwalifikantów i też sporo będzie tam, powiedzmy, no po prostu sporo będzie tam potencjalnie też tego typu rozważań, że jeśli, jeśli, jeśli Męsik, no to ciężko, jeśli Klein to ciężko, a reszta może, może dać radę. W każdym razie załóżmy, że to będzie Koboli z Norim. Nie skreślałbym szans Włocha, ale faworytem wciąż Brytyjczyk. Max Percel, Marton Fuczowicz. Eee, ojejku, ojejku, ojejku ciężka sprawa, no, Purcell ma fatalny bilans w tym sezonie, myślę, że w ogóle, z tego, co pamiętam, bo ostatnio to, to gdzieś tam sobie wyczytywałem, no, to jeśli chodzi o tych rywali, których pokonał Purcell w tym, w tym roku, to warto wspomnieć o tym, bo, no, nie jest najlepiej, no, to znaczy, wiadomo, z Arnaldim jedno fajne zwycięstwo, ale poza tym Mitchell Kruger w Dallas, i to był ciężki mecz, Matew Valkus w Australii i Kiran Palpanu w Auckland. 4-8, przepraszam, nie 4-9, no... Coś tam to pokazuje jednak, że ostatnio Persel w głównym turze po prostu nie wygrywa. Trzygemy gemy z Gaelem Monfisem ugrał w Indian Wells. Wciąż no, Fuczowicz to jest jakiś tam niby rywal w zasięgu, ale niby no, no, no tak ciężko, tak. Węgier też dobrze gra sliceem, też powinien sobie tutaj w miarę powiedzmy radzić z. Tym, co jakby Persel ma już pomijając jego duży serwis i to, że potrafi chodzić do siatki, ale też te jego umiejętności, takie niszczenia trochę rytmu gry i po prostu kręcenia trochę gubienia rywala. Także myślę, że zasłużonym faworytem jest Fuczowicz. No Persel jest na równi pochyłej. Od czasu do czasu pewnie gdzieś tam zaskoczy, bo jednak ma ten taki unikatowy styl, i e, zda zdarza się, że po prostu rywale się trochę pogubią. Ale no, myślę, że dobrą decyzją ze strony Persela jest też to, bo widzieliśmy ostatnio, że zapisał się już na challengera w Busan, czyli no znowu nie będzie raczej za dużo grał na mączce, tylko pogra sobie w Korei, w Chinach. No i myślę, że to jest dobra decyzja, bo chyba tak musi się ratować, a nie jeśli ratować się oczywiście, jeśli chodzi o pozostawanie w głównym cyklu, bo po wypadnięciu jego punktów w Cincinnati szczególnie, prawda, niedługo, no to tam, tam mógłby już mieć Spore kłopoty, jeśli do tamtego czasu nie zbierze jakoś swojej formy. Na ten moment jest trochę w lesie i z tego powodu faworytem zasłużonym jest oczywiście Fuczowicz. No i Miedwiediew, zwycięzca z poprzedniego roku, e, podobnie jak rok temu, był w finale w Indian Wells. Szczerze, troszeczkę nawet imponujący ten występ. Ja wiem, że to jest 6-7-1-6, ja wiem, że to nie jest może coś, na co liczył Miedwiediew ale to nie było tak, że dał po prostu Alcarazowi zrobić mu to samo, co w poprzednim sezonie. Miedwiediew wyszedł z zupełnie inną strategią, zaatakował na początku, ustawiał się dużo bliżej w korcie, czy też bliżej linii końcowej, Nie wytrącił na chwilę Alcaraza z rytmu, po prostu nie dał mu tak dużo swobody, jak w poprzednim sezonie. To wciąż jest mega trudny dla niego rywal na takim korcie, właśnie jak w Indian Wells, ale był w stanie tam Miedwiediew, powiedzmy, zahaczyć się o to spotkanie, tak? Było nawet przecież 5-5 w tiebreaku pierwszego seta, no. Tamtego seta wygrywa Daniel i kto wie, może mówimy o kolejnym tytule dla Rosjanina, także dla mnie będzie wciąż groźny w Indian Wells, jeśli już patrzymy na jego, przepraszam, w Indian Wells Miami, jeśli już patrzymy na jego losowanie tak w dalszej części, no to chyba u Umber jest tutaj głównym problemem, prawda? Bo, bo wiemy, że Francuz ma świetny bilans z nim, chyba bodajże 3-1, wygrał teraz w Dubaju, też w półfinale, także no mecz Miedwiediew-Umberto jest taki chyba główny problem potencjalnie dla Rosjanina, ale jeśli nie, to ja bym się spodziewał znowu od niego jakiegoś bardzo dużego rezultatu, trochę właśnie tak podobnie jak w poprzednim sezonie, prawda, że finał w Indian Wells na kortach, które mu średnio leżą, a potem już wchodzimy do Miami i czujemy się jak ryba w wodzie, ale no, taki, tak, Ugo Umberto jest chyba takie większe, największe zagrożenie gdzieś tutaj w takiej bezpośredniej drodze Miedwiediewa do dalszych rund. No i jeśli chodzi jeszcze dalej o czwartą ćwiartkę, już zjeżdżam na dół. Andrzej Rublew oczywiście na samej górze, na samej dole Sinner. Jeśli chodzi o Rosjanina, w Indian Wells, tak jak mówiłem, został dosyć łatwo pokonany przez Lecheczkę. Nie będzie zadowolony z tego, jak łatwo to się, no jak właśnie ten mecz wyglądał, to na pewno nie. Czy to jakoś bardzo świadczy o nim źle? Nie do końca, ale no też wiemy, że jest to zawodnik, który jeśli gdzieś tam gra z najlepszymi, bądź gra właśnie z kimś, kto ma tamtego dnia po prostu formę konia, niekoniecznie będzie w stanie wytrącić go z rytmu, z równowagi, prawda? No i myślę, że to, to, to taka porażka tego typu właśnie. A tutaj znowu będzie mimo wszystko groźny, chociaż taki Tomasz Machacz na przykład w drugiej rundzie, no nie byłoby to niemożliwe, żeby Machacz wygrywał z, z Rublewem, ale to znowu musiałby być taki naprawdę dzień konia, tak? No i jeśli chodzi właśnie o Machacza, to on zagra z Darwinem Blanchem. O Darwinie Blanchu trzeba coś na pewno powiedzieć. Półfinalista Roland Garros Juniorskiego w poprzednim sezonie miał wtedy tylko 15 lat. W zawodowym cyklu do tej pory tylko e, dwa e, półfinały, ale też wiadomo, dużo nie grał. No, ma 16 lat w tym momencie chłopak. E, oczywiście jest to kolejna dzika karta związana z agencją IMG. Dla mnie trochę przesadzona, nie na zasadzie, że uważam, że Darwin Blanch nie ma potencjału, bo na pewno to jest ktoś, w kogo warto pakować pieniądze. I jeśli chodzi o. Czy też, no właśnie, takie okazje, na pewno jeśli chodzi o rodzinę Blanchów, czyli jeszcze Sessa, Daliego, no i nawet siostrę Krystal, no on jest jedynym tak naprawdę realnie potencjałowym zawodnikiem, tak bym powiedział. Ale jeśli chodzi już o tutaj dziką kartę, no ja bym raczej go widział w kwalifikacjach na ten moment, ale. Decy... Decyzja poszła jaka poszła. No. Jakie on ma szanse z Tomasem Machaczem? Chciałoby się powiedzieć, pewnie żadne, no ale 8 coś tam widziałem kurs chyba na Darwina i chyba na tym możemy zakończyć jakąkolwiek dyskusję. Jeśli udałoby mu się wygrać, niesamowite osiągnięcie i naprawdę powiedzmy takie uzasadnienie dla tej dzikiej karty, tak, którą tutaj mu dano. Ja osobiście na ten moment raczej bym się pokusił o kwalifikacje dla Darwina, ale tak jak mówię, to jest. Yy, jakby to jest na pewno zawodnik, w którego będą pakowane pieniądze, będą pakowane takie inwestycje bo w przyszłość, bo, bo warto. Bo po prostu ma na tyle duże rezultaty w wieku e, juniorskim, w wieku bardzo wczesnym, no 15 lat półfinału Roland Garros Juniorskiego, że e, myślę, że no jest w co po prostu inwestować z Machaczem pewnie małe szanse, a Machacz z Rublewem fajny mecz, druga runda ewentualnie e, dla mnie Czech jakieś tam perspektywy na wygranie tego by miał korty w Miami powinny mu też w miarę pasować e, Marej Berettini, e, jeśli chodzi o to no to oczywiście takie wielkie wydarzenie jeśli chodzi o duże nazwiska, niekoniecznie może jakość spotkania, chociaż ta nie może być, nie będzie jakaś pewnie komiczna wątpię, to nie jest aż tak Marej Berettini e, ostatnio spotkali się rok temu w Australii, gdzie oczywiście Mateo miał piłkę meczową Przegrał w pięciu setach. Od tamtego czasu wcale tak dużo Włocha, nawet na korcie nie oglądaliśmy przecież, prawda? Ciągle kontuzjowany. Od czasu do czasu jakieś przebłyski. No ale wrócił teraz po raz pierwszy od US Open w poprzednim tygodniu. Zagrał w challengerze w Phoenix i doszedł do finału. Czy jego poziom był wybitny? Nie. Ale jednak sporo też pokazał, tak bym powiedział. Jeśli chodzi przede wszystkim o siłę, wal o wolę walki, o to, jak po prostu walczy, jak po prostu gryzł piach, żeby utrzymać się w turnieju w wielu meczach. Z 3-5 w trzecim secie z Terencem Atmanem był w dużych tarapatach i nagle gra najlepszego gema, kiedy jest set i break'a do tyłu, wygrywa z Wukiciem, przegrywa z Nunio Borżesem, ale tam też naprawdę no, zmuszał Portugalczyka po to, żeby pracował po to zwycięstwo były naprawdę momenty, gdzie no, wyglądał słabo, jeśli chodzi o cały czas takie problemy z, z nie wiem jak to nazwać nawet właśnie w polsku no, z tym zgubieniem tego zardzewienia i po prostu z wejściem w odpowiedni e, swój rytm na pewno nawet w, pod koniec tygodnia czasami tak to wyglądało, więc ciężko jest powiedzieć jak się tutaj zaprezentuje, ale jeśli tylko nie ma tam już żadnych powiedzmy pod, nie ma tu podłoża zdrowotnego to to, że dostał 5 meczów w Phoenix to jest genialna sprawa dla niego bo równie dobrze mogło się skończyć na dwóch e, i, tym, i tej porażce skazło w drugiej rundzie. W starciu z Marejem dla mnie chyba jest faworytem. Jakie tu są kursy? Muszę spojrzeć, bo już nawet nie pamiętam. No, jest faworytem też według buchmacherów. Rzędu 1,70, coś w tym stylu. Moim zdaniem to jest fair. To znaczy, no nie można za bardzo iść w niego tak, no, ostro, tak? Nie można powiedzieć, że nie, tu beretini musi klepnąć Mareja, bo po prostu Andy jest teraz taki średni mocno. Ale jednak no, wydaje mi się, że po takiej dawce tenisa znacznie młodszy zawodnik, taki, który jeszcze może pewnie wyciągnąć z siebie dużo więcej w tym sporcie, no dla mnie, dla mnie ma to sens, żeby Berrettini był, był tutaj lekkim faworytem z Marejem, ale to, to lekkim. No jeśli chodzi o Echeveriego, no to cały czas jakby Argentyńczyka chyba w końcu nie widzieliśmy na korcie, jeśli chodzi o e, po tej kontuzji, tak, w, którą miał w Rio to było? Nie, Buenos Aires, przepraszam. Oczywiście Echeverry był zapisany do turnieju w Indian Wells, wycofał się na ostatniej prostej, wycofał się już po stworzeniu drabinki bodajże nawet. Tutaj zobaczymy, czy ostatecznie zagra. Jest też zapisany do Debla z widzę, także no. Wygląda na to, że planuje się pojawić, chociaż na początku chyba mówiono, że nie zagra ani w Inden ani w Miami zaraz po tej kontuzji. Biorąc pod uwagę to, że będzie wracał i nie wiadomo, jak będzie go, z jego zdrowiem, dla Berettiniego czy dla Mareja, świetna okazja, żeby do trzeciej rundy dojść. Marej, oczywiście, ostatnio przegrał z Beretti, e, przepraszam, z Echeverim, ale to no, no, tam nie dał rady fizycznie tak? grać po prostu ponad 3 godziny z Tomasem, ale teraz na ten moment przy Echeverim wracającym dopiero do turu. Lepsza szansa, prawda? A Berettini z Echeverim myślę, że też byłby faworytem. Także myślę, że tutaj prędzej Rublew czy Machacz, może, no ale zagraliby z Marejem czy z Berettiniem niż z Tomasem Martinem Echeverim. Zobaczymy, czy Argentyńczyk w ogóle zagra, bo tak jak mówiłem, Indian Wells też był w drabince bazową, ale ostatecznie z niej zniknął. Aleksander Bublik, rozstawiony z numerem 17, Kazach oczywiście zagra z Arturem Filsem, bądź Mateo Arnaldi. Bardzo ciekawa sekcja. Fils to był rywal Bublika w finale w Antwerpii w poprzednim sezonie, w październiku. Tam było dosyć łatwo dla Bublika, tak? Wytrącił mocno te argumenty ze strony Francuza, pospieszał go, nie dał, nie dał mu dyktować tym ciężkim forehandem. Tutaj. Ciężko powiedzieć, czy byłby w stanie to też zrobić. Bublik niby w Miami jest dosyć solidny, no ale jednak to też nie jest hala, trochę ciężej będzie takie zabiegi, ale zobaczymy najpierw, czy Fils w ogóle pokona Arnaldiego, bo to jest naprawdę bliskie spotkanie. Z tego, co widziałem, bukmacherzy troszeczkę premiują Filsa, ale obaj zawodnicy, no teraz chyba są takimi jednym z nich, wciąż powiedzmy, z tych zawodników rozstawionych w 40-50 rankingu, w sensie znajdujących się w, na miejscach 40-50 w rankingu, czy tam 30. -50. 5-50, którzy zawsze będą patrzeni jako ci, których nie chcesz wylosować, jako zawodnik rozstawiony, no bo po prostu mają jakość, może jeszcze nie do końca w, byli w stanie to zamienić w jakieś wielkie rezultaty. Oczywiście Fields dużo bardziej niż Arnaldi, ale nie na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech miesięcy. Fields w Indian Wells też zagrał bardzo przyjemnie. Udało mu się w drugiej rundzie i w pierwszej, w pierwszej rundzie pokonał Tawidowicza Fokinę, prawda, w, później w trzeciej przegrał z Kasperem Rudem. No nie, było, nie, był, nie był to może jakiś wielki mecz w jego wykonaniu. Ród wygrał dosyć łatwo, ale wciąż był to dobry występ. I być może to troszeczkę przechyla te szale, jeśli chodzi o Filsa no, jako lekkiego faworyta, ale dla mnie to jest na pewno bardzo trudny mecz do typowania. I Filsa Arnaldi grali ze sobą na US Open rok temu. Pięciosetówkę, e, fantastyczne starcie. Tam akurat wygrał Włoch. Także no myślę, że to też jest jeden z najlepszych meczów pierwszej rundy, nie ma co gadać. Filsa Arnaldi. A którykolwiek z nich zmierzy się z publikiem, to być może będzie jeden z lepszych meczów drugiej rundy. Nawet dwukrotnie rok temu pokonał Arnaldi Filsa, również w Madrycie w turnieju ADP 1000. No dobra, a tutaj mamy też jeszcze Darderi Shopowałów, i Darderi jest jednym kolejnym z tych zawodników, którzy do Indian Wells chyba jeszcze nie mogli się załapać, jeśli chodzi o ich ranking, natomiast. Teraz już oczywiście po wygraniu Cordoby w lutym w Miami jest w stanie użyć tego nowego rankingu, żeby zagrać w tym turnieju. W starciu z Szapowałowem osobiście nie daję mu większych szans, to znaczy Szapowałow widzę tutaj jest faworytem rzędu 1.30, dla, dla mnie jest to zasłużone. Jest szansa na to, że w przyszłości Luciano Darderi będzie trochę lepiej spisywał się na kortach twardych, na pewno jeśli będzie w stanie jeszcze więcej wyciągać z tego podania, które naprawdę no, potrafi osiągać kosmiczne prędkości. W stylu nie wiem, rzędu 220 na godzinę, ale to też nie jest, no, no nie jest jeszcze w stanie po prostu poza mączką może aż tak efektywnie e, tego no, podawać, nie jest w stanie tak dobrze wyciągać z tego maksimum możliwości, ale w przyszłości gdzieś tam może jeszcze na kortach twardych się zahaczy, mimo tego, że forhand będzie trochę tracił ale na ten moment chyba wydaje się, że nawet w tej formie Denis Szapowałow jest troszeczkę za mocny dla niego. Oczywiście Szapowałow też potrafi nieźle sobie strzelić w stopę i widzieliśmy to ostatnio z Musettim, widzieliśmy to ostatnio z Marejem, ale dla mnie zasłużonym faworytem jednak jest tutaj Denis. No, a druga runda ze Stefanosem Tsitsipasem, już książki też napisano ostatnio o, w ostatnim czasie o formie Tsitsipasa i o tym, jak troszeczkę po prostu młodzi zawodnicy i najlepsi zawodnicy na świecie, też z jego pokolenia, no, odjechali mu ostro. Grek po prostu teraz jest taki nie, że fatalny, nie, że nic, tylko jest po prostu może nieistotny. Nikt nie myśli o nim w kontekście wygrywania dużych turniejów, nikt nie myśli o nim w kontekście wygrywania żadnych turniejów, nawet można powiedzieć. No i jest to na pewno do pewnego stopnia dla niego irytujące, bo niezależnie od tego, jak potoczy się go, jego kariera z tego od tego momentu, yy, no, jest to zawodnik, który zawsze będzie aspirował wysoko i zawsze będzie gdzieś tam chciał wrócić do tej walki o najwyższe cele. Zobaczymy, jak bardzo jest to możliwe. Na ten moment to nie jest tak, że przegrywa przecież z losowymi przeciwnikami. W tym roku na przykład Fritz, Fritz, Ruth, Deminor, Lecheczka. Lecheczka może ciutkę odstaje, ale to jest ten kazus, gdzie właśnie Iżyj wychodzi na mecz i po prostu zmiata go troszeczkę z planszy, bo jest, no bo po prostu gra tamtego dnia rewelacyjnie i Pass nie za bardzo jest w stanie cokolwiek mu zrobić. I to jest z perspektywy pasa dosyć smutne, ale wciąż Grek no, nie przegrywa losowych spotkań, tak powiedzmy. I myślę, że z Szapowałowem też pewnie by sobie poradził, ale tutaj już Bublik, fil, Arnaldi, to są wszystko zawodnicy, którzy jakieś tam perspektywy na pokonanie Citipasa będą mieli. Tym bardziej, że wydaje się, że teraz właśnie ci wszyscy młodzi zawodnicy, Field zresztą już wygrał z nim w Antwerpii przecież rok temu. Ci wszyscy młodzi zawodnicy tak trochę wychodzą na mecz z i wiedzą, co grać, wiedzą, gdzie mają powiedzmy szukać słabości. I to chyba też im troszeczkę pomaga, tak? Bo czy Lecheczka, czy Fils, właśnie tacy młodzicy, którzy ostatnio z nim wygrywali, to raczej nie są zawodnicy, którzy z reguły mają taką bardzo czystą głowę na korcie i dokładnie spełniają plan taktyczny i jakby totalnie wiedzą, co zrobić w każdym momencie. A na Passa ten, pla ten plan taktyczny, po prostu uderzania do backhandu, jest dosyć prosty, tak? I może to też nim trochę pomaga. Także no, ciężko będzie miał Pass tutaj w trzeciej rundzie, opowiem tak. A jeśli chodzi o w ogóle nie wiem, wygrywanie całego turnieju, no to w tym momencie wydaje się to dla niego troszeczkę fantazją, no ale zobaczymy. Może na mączce się pozbiera. Rok temu miał tam bardzo solidny sezon. No i jeszcze ostatnia szesnastka, tak powiedzmy szesnastka, chociaż jest tam tylko 12 zawodników, a nawet mniej, bo jeszcze sporo kwalifikantów przed nami. Tommy Paul rozstawiony z numerem 13. w Indian Wells, trochę tam w zadaniu Miedwiediewem e, przeszkodziła mu w, w trybreku drugiego seta ta kostka gdzie się potknął, nie była to może kontuzja rzędu Alcaraza w Rio, gdzie od razu musiał poddać mecz, tylko on wciąż kontynuował, ale nie był za bardzo mobilny. Jeśli chodzi tutaj do, do y, Miami, to może nie jest to dla niego kort aż tak super jak w Indian Wells, gdzie od razu mówiliśmy o nim jako o potencjalnym kandydacie do zajścia daleko, jeśli tylko Djokovic odpadnie, bądź jeśli on pokona Djokovicia, ale wciąż powinien być tutaj w miarę w miarę groźny, na pewno bym tutaj go z automatu nie skreślał, że miał długi tydzień w Indian Wells, a teraz już w, Indian, w Miami pewnie siądzie. Wątpię, że do, do aż takiego stopnia to dojdzie. Martin Dam kontra Jean Zhang, ciekawy mecz. Dam, oczywiście, kolejny z zawodników z, pod, powiedzmy w organizacji, spod managementu IMG. Stąd też ta dzika karta. Od wielu lat w Miami Parysz, też szansę dostawał, chociaż chyba bardziej kwalifikacje w przeszłości. No i jeśli chodzi tutaj o starcie z Zhangiem. Ciężko powiedzieć, bo żank na pewno może się sam zestrzelić z kortu, to się zdarza. A Martin Dam, jeśli chcecie wiedzieć, co on tak naprawdę gra, oczywiście to syn tego Martina Dama, który kiedyś był znakomitym zawodnikiem, też 20 parę lat temu. To jeśli chodzi o Dama, no to generalnie trochę powiedzmy tak, no jest wielki, wielki chłop, który średnio się rusza. Potężny leworęczny serwis, a poza tym... Poza tym różnie, ale do tego jest leworęczny jeszcze, co na pewno też pomaga, no bo, bo właśnie trochę przynajmniej sprawia to, że jeszcze ten jego serwis, czy też nawet uderzenia z niej końcowej są minimalnie bardziej. Niewygodne i to na pewno też trochę bustuje jego szanse. W tym sezonie, szczerze mówiąc, no głównie, głównie imponował w hali. W hali rzeczywiście był groźny i w hali tak sprawiał wrażenie na kogoś, kto może powiedzmy o setkę w tym sezonie walczyć. Jak już wyszliśmy z hali, wyszliśmy na korty zewnętrzne, nie było aż tak dobrze. Jestem ciekaw, muszę właśnie zobaczyć ten kurs z Żangiem, bo ja nie mam pojęcia, jaki on w ogóle mógłby być, ale no, spodziewam się, że raczej Chińczyk będzie faworytem. No 1,40. No, nie jest to jakaś wielka okazja na Chińczyka, powiem tak. Na pewno mówimy o dwóch zawodnikach, którzy potężnie serwują i takie mecze zawsze gdzieś tam loteryjny potencjał będą miały. No, nie jest jakimś dam, powiedzmy, niesamowitym talentem. Już nie jest uważany za niesamowity talent, tak jak było nie wiem, kilka lat temu. Ten jego progres nie poszedł aż tak w górę, jak może się spodziewano. Ale wciąż to chyba jest taka gra, która gdzieś tam w setce wyląduje w swoim czasie, bo no. Mając, mając taką armatę na podaniu, jeszcze leworęczną i takie warunki fizyczne, ciężko będzie chyba w pewnym momencie się nie rozwinąć do takiego poziomu. Tak się przynajmniej wydaje. E, Christopher O'Connell z kwalifikantem. No, tu już mówimy o chyba gościu, który z większościoma kwalifikantami może się wyłożyć, prawda? No nie jest. Nie jest to niemożliwe, oczywiście tak jak mówiłem, Christopher O'Connell w poprzednim tygodniu pokonał Jacka Drapera, ale tam też był ten pierwiastek zdrowotny, ze zwierwem już nie zagroził. Troszeczkę taka historia jego w tym sezonie, gdzie tak jakby wygrywa te mecze, które się spodziewamy, że wygra poza kreczem w Manamie, ale poza tym generalnie no, nie pogroził jeszcze za bardzo palcem żadnemu świetnemu zawodnikowi, tak bym powiedział. I jak tutaj będzie wyglądało jego, jego, jego życie, powiedzmy, w tej drabince, w dużej mierze będzie uzależnione pewnie od tego jego pola, na przykład, bo już taki Francis Tiafo, no czy też od jakiego kwalifikanta wylosuje. bo taki Francis Tiafo na ten moment, no to jest spokojnie też do gry dla Okonela. Także tutaj ta sekcja O'Connell, kwalifikant Tiafo wygląda bardzo wyrównanie. Spokojnie można tutaj powalczyć z perspektywy każdego zawodnika. Francis Tiafo, jak wiemy, no. Nie jest w najlepszym momencie swojej kariery. Ostatnie porażki, szczególnie to nawet nie chodzi o to, że przegrywa z tymi zawodnikami, tak, ale chodzi o styl. Porażka z pasem, Polem, Gironem, Kepferem, to wszystko były naprawdę fatalne spotkania ze strony Amerykanina, który jeszcze tam gdzieś tam powiedzmy na początku jakiegoś turnieju potrafi czasem wygrać mecz, tak, nawet w sumie w większości turniejów wygrywa mecz, chyba w każdym z turnieju w tym sezonie wygrał mecz ale potem wpada powiedzmy na pierwszego rywala, który gra troszeczkę w danym tygodniu lepiej, no i już kończy się ta jego przygoda powiedzmy w dosyć brutalny sposób najczęściej. Zobaczymy, czy tutaj też tak będzie. No i jeszcze ta ostatnia ósemeczka, Talon Grigspor, oczywiście rozstawiony tutaj z 25. piątką. Biorąc pod uwagę, kogo ma w swoim najbliższym otoczeniu w tej drabince, wielkich rzeczy raczej się nie będziemy spodziewać ale wciąż już parę razy w tym sezonie wspominaliśmy o tym, jak bardzo walczyło niektóre zwycięstwa i jak właśnie dużą determinację pokazywał. Poziomem nie jest może na jakimś piku, takim jak na początku poprzedniego roku na przykład, ale jest wciąż, no trzyma się w tej w tej trzydziestce powiedzmy tak taki poziom myślę, że właśnie prezentuje pierwszopięćdziesiątkowy, może 30kowy będzie tutaj w miarę groźny, chociaż akurat Alex Mikkelsen też na pewno jest rozwijającym się zawodnikiem i jeśli to on będzie jego rywalem w drugiej rundzie, to Sport Mikkelsen będziemy chyba spodziewali się dosyć wyrównanego spotkania. Mikkelsen zagra z kwalifikantem Znowu nie będę za dużo hipotetyzował, bo pewnie tylko kilku najlepszych kwalifikantów ma duże szanse z Mikkelsenem. Jest sporo osób na tej liście, które mogą dzisiaj przejść, które raczej nie będą miały opcji na powolczenie z nim. A jeśli chodzi o Pedro Kacina, to z kolei w drugą stronę. Tutaj ciężko będzie z nim przegrać w pewnym sensie, chociaż no, kiedyś Pedro Kacin wygra ten mecz, prawda? Już, już czasu troszeczkę minęło. W tym sezonie Pedro Kaczyń ma bilans 0-8. E, niby sety ugrał w ostatnich, proszę Państwa, sześciu spotkaniach. Jedno z nich było na Australian Open, więc jedno jakby było w formule do trzech wygranych setów, więc tam wygranie seta nie ma aż takiego znaczenia. Ale ostatnie pięć spotkań do trzech wygranych setów Kaczyń ugrywa seta, a i tak przegrywa. Więc to nie jest tak, że gra fatalnie i tragicznie, no ale też czy w Miami będzie jakiś bardzo groźny, no śmiem wątpić. Zobaczymy, kogo wylosuje, bo to tak naprawdę jest... Główna tutaj sprawa, ale to już jest 12 porażek z rzędu dla Pedro Kacina. No i powiem tak, raczej będzie musiał zejść do poziomu ATP Challenger Tour niedługo i tam gdzieś poszukać po prostu odnowienia, poszukać czegoś, w jakiejkolwiek dyspozycji, tak, jakiejkolwiek poprawy. Myślę, że są te challengery w Hiszpanii niedługo, Murcia czy Barcelona, to byłyby bardzo dobre momenty, myślę, dla Kacina, właśnie do. Madryt szczególnie, jeśli jest, chyba jest jeszcze Madrid. właśnie Madryt będzie jego pierwszy, a nie, przepraszam, że w Gironie będzie grał, jeśli, jeśli szybko odpadnie w Miami, potem Estoril ATP, a potem właśnie Madryt Challenger, to tam będzie miał pewnie świetną okazję. Rok temu chyba tam w finale przegrał, to jest ten jeden z Challengerów, gdzie mamy dosyć, no po prostu warunki podobne jak w Madrycie ATP 1000, czyli około 700 metrów nad poziomem morza. No w każdym razie tutaj z większością kwalifikantów Kaczynowi będzie ciężko, ciężko sobie poradzić. Ale może, może to będzie ten turniej, kto wie. Może zobaczymy Pedro Cachina z Diego Schwarzmanem na przykład w pierwszej rundzie i trochę tak powiedzmy obaj zawodnicy będą dramatycznie potrzebowali zwycięstwa. Ale no biorąc pod uwagę, że Janik Sinner czeka w drugiej, to też nie jest to jakiś ważny mecz w kontekście całej trabinki, prawda? Spodziewamy się tutaj znowu od Janika dużo. Przegrał oczywiście z Carlosem Alcarazem. Bardzo mogło się podobać to, jak wytrącał go trochę z uderzenia od drugiego seta Hiszpan, to jak niebrutalną siłą, a sprytem był w stanie znajdować dla siebie okazję i kreować grę, właśnie nie, nie próbując, powiedzmy tak, cios za cios iść z Włochem. Ale to też nie było tak oczywiście, że Indian wells Center spisywał się fatalnie. Utrata tego jego, e, tej serii zwycięstw to nie jest nic strasznego. Dla mnie właśnie tak trochę nie miał za bardzo nic do stracenia w Indian wells Ciner, no bo co, no, kiedyś przegrać musiał, tak? E, oczywiście są ludzie, którzy gdzieś tam gadali o tym, że no tak, 43 zwycięstwa Dziokowicza 2011, że idą podobnie, ale to wymagałoby od Janika dominacji totalnej na kortach ziemnych też, a to... To chyba raczej nie będzie, się nie stanie, zobaczymy do jakiego stopnia się nie stanie, no ale wątpię, że będzie wygrywał turniej za turniejem na mączce. Natomiast jeśli chodzi o, o Miami, no znów spodziewamy się dużo, w poprzednim sezonie finał pokonał Carlosa Alcaraza w e, półfinale, raczej o ile tylko te małe problemy zdrowotne, które miał w e, półfinale z Alcarazem teraz w Indian Wells nie będą problemem, problemy zdrowotne nie będą problemem, tak, już kończę, kończę nagrywać i już mi łeb wysiada, e, problemy zdrowotne nie będą jakimś większym po prostu, większą historią, tam łapał się trochę za kolano, e, rzucił, e, wtedy kiedy rzucił się po, do tego woleja od Alcaraza, to też na u, nadgarstek spadł, jeśli tylko te rzeczy nie będą, jak, nie okażą się jakieś dużo bardziej dramatyczne, niż na to wyglądało, to znowu będziemy jednak tutaj mieli duże oczekiwania ze strony Janika. Eee, no i dobra, no na ten moment możemy tak naprawdę kończyć. Jeśli chodzi o całą drabinkę i faworytów, nie będę mówił nic odkrywczego. No, mamy tutaj takie trzy nazwiska. Carlos Alcaraz, jeden pan się nazywa, drugi pan się nazywa Daniel Wiedwiediew. I trzeci pan się nazywa Janik Sinner. Jakby tak jak i w turze kobiecym i tak, tak jak w turze męskim na ten moment mamy bardzo duże rozgraniczenie generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o tych pierwszych kilku najlepszych zawodników i tych po prostu, y, którzy są dalej, którzy są w drugiej lidze. I tutaj mamy myślę czterech. No Djokovic, Sinner, Alcaraz, Miedwiediew, którzy mają sporą przewagę nad resztą. Później oczywiście mamy jeszcze Zwierewa, Runer, Ublewa, którzy są takie jakby wyraźnym drugim tirze, ale jednak ta pierwsza czwórka, no ma przewagę nad resztą w tym momencie, i do pewnego stopnia zobaczyliśmy to nawet w Indian Wells. Prawda, Djokovic przegrał szybko, ale Sinner, Miedwiediew, Alkaraz, oni wszyscy byli w półfinale i Sinner z Alkarazem spotkali się w półfinale, Miedwiediew z Alkarazem w finale. Nie mówię, że tutaj będziemy mieli powtórki tego, że koniecznie będzie finał Sinner-Alkaraz, że koniecznie będzie Miedwiediew, Sinner półfinał. Ale no jednak spodziewamy się znowu dużo po tych panach, bo wydaje się, że ich różni, różnica jakościowa pomiędzy nimi, a resztą turu w tym momencie jest dosyć spora. I że jednak szansa na to, że któryś z tych trzech zawodników będzie zwycięzcą na koniec Miami jest duża. A w temacie Huberta Hurkacza oczywiście to też sobie już mówiliśmy, że raczej lepsze losowanie niż Winden Wells. Niech zrobi lepszy wynik niż w Kalifornii, najlepiej tak o dwie rundy, co najmniej. W sumie taki sam wynik jak w Kalifornii już zrobił, bo w drugiej rundzie już jest. Ale no powiedzmy, że ta czwarta runda to byłaby już byłoby okej, okay, a od tamtego czasu już na wszystko patrzylibyśmy, powiedzmy jako bonus, tak? To myślę, że to nie są jakieś wygórowane oczekiwania, czy y, taka raczej realistyczna tutaj realistyczne spojrzenie na ten temat. No dobra, i na, ten, na tym zakończymy. Tak jak mówię, e, przepraszam, że w takiej formie to musimy tym razem wrzucić, czyli po prostu premiera o 20 we wtorek. No ale tak tutaj się nam złożyło, jeśli chodzi o czas przed Majami. Pewnie następnym razem zobaczymy się dopiero gdzieś przy okazji. U, kto wie, nawet czy nie Madrytu. Zobaczymy, może Hubert będzie grał w Barcelonie, chociaż wątpię. Ale gdyby tak się wydarzyło, no to może. A nie, przepraszam, jeszcze Monte Carlo. No właśnie, o Monte Carlo. No, 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 jest. Nie ta, nie ta strona. Zrobiłem reklamę, zrobiłem reklamę Mozilla Firefox, bardzo nieznana, niszowa przeglądarka, zupełnie przez przypadek zrobiłem im reklamę. W każdym razie ja to jeszcze może na koniec zrobię już nieprzypadkowe reklamę, oczywiście zachęcam do korzystania z usług Betweek, sponsora naszego kanału kod TBD. Mamy tutaj nową ofertę i do, do, bodajże do 14 kwietnia granie bez podatku. Także jak Te najbardziej to. zachęcam. To już po części reklamowej tym razem możemy, możemy już teraz naprawdę zakończyć, bo już ewidentnie mi się miesza w głowie po, tych półtorej godzi po tej półtorej godzinie. Następnym razem pewnie właśnie spotkamy się przy okazji Monte Carlo. I jeszcze raz oczywiście dziękuję wszystkim i do zobaczenia.